Dzień dobry, Szawo Polsko. Witam serdecznie w nowy tydzień, nowe możliwości. Dzisiaj bardzo długi stream, w sumie podzielony na trzy segmenty, o tym jeszcze będę mówić. Na wstępie chciałem przywitać wszystkich. Witam Marcin LL, witam Ciapong, witam również Spectro oraz Chess 6116. Witam również Apancia oraz Monsieur Pie. I kogo jeszcze witam? Stasiek, Iciek, witam również Happy Yoga, Przemek B, najlepiej śpiewam w toalecie, Krystian M314 oraz Rafał. Jak widzicie, ten ranking obok mojego niku to jest ranking blitzowy. Wyobraźcie sobie, kto był, ten wie, kogo nie było, prawdopodobnie też wie, gdyż w mediach społecznościowych aż huczało od tego wyniku. I jutro Title Tuesday właśnie rozpocznę z rankingiem powyżej 2900, więc to będzie historyczna chwila. Witam Mr. Kowiku oraz Przemyczek. Stefan Kot, witam również serdecznie, oraz Robulbl. Witam również Tomasz Podlewski oraz Steven. Tak, więc jutro, drodzy widzowie, Title Tuesday, jeżeli trafię jako tako z dyspozycją, to będzie niby większa szansa na dobry wynik z uwagi na to, że rozstawienie będę miał lepsze i przy wyniku 2-2 będę w trzeciej rundzie na pewno dobierać. A dzisiaj, drodzy widzowie, za jakieś 15-20 minut powinienem się już połączyć z mistrzem międzynarodowym Piotrem Brodowskim i będziemy grać wspólnie w Kloca. Kloca raczej znacie, Backhouse jest nazwa angielska, czyli gra się parami, ja gram białymi, wtedy Broda gra czarnymi. Te figury, co ja zbiję przeciwnikowi, Broda może wstawiać u siebie na szachownicę. Każde oczywiście postawienie figury jest traktowane jako posunięcie. No i jest to event taki dla streamerów i trzeba robić różnego rodzaju challenge. Jakie to challenge? Macie wszystko napisane pod komendą wykrzyknik zasady. Będzie potem wrzucony klip z 2900 do komendy dla tych, co nie widzieli. A nie wiem, czy klip był z tego zrobiony w ogóle. A, jest rekord. To możecie wrzucić. No, więc jakie są wyzwania? Wyzwania są... No mogę zresztą wam... To jest... Tutaj są te wyzwania, są te takie challenge sets. I o to chodzi, drodzy widzowie, że jeżeli tutaj macie taki... O, jeden set jest, nie? I tak się składa akurat, że jeżeli 7 bierek z rzędu postawię, to oczywiście wypełniam ten i ten jednocześnie. Więc tak naprawdę 7 bierek z rzędu postawionych to jest wypełnienie wszystkich trzech challenge. Był jakiś klip zrobiony, że mówiłem, że w klasyku nie będzie miał Magnus 2900. Witam Zojka. I ważne jest to, żeby zrobić wszystkie, bo tak, za easy dostaje się 1 punkt, za medium 3 i za hard 5. Ale jak zrobi się wszystkie te challenge, to się dostaje dodatkowo 3 punkty. Więc oprócz 9 punktów, dostaje się jeszcze te 3, a jeżeli zrobi się to w jednej partii, to dostaje się jeszcze 5. Tak mi się wydaje, że jeszcze oprócz tych 3, jeszcze 5. A nie, że dodatkowe 2, tylko dodatkowe 5. Tak mi się wydaje. Dlatego to koniecznie trzeba zrobić, bo dostanie się mnóstwo punktów za to, jak w jednej partii się to zrobi. To jest niemożliwe do zrobienia, żeby zrobić to jako set. Chyba, że w partii z widzami.
Co jeszcze? Bo oczywiście, drodzy widzowie, wy możecie w tym grać, gdyż ja i Broda będziemy szukać losowych przeciwników na czyskomie. I jeżeli wy też będziecie szukać przeciwników na tempo 3 minuty na partię, to zagracie prawie na pewno z którymiś ze streamerów, może z nami. I teraz tak. To można zrobić. Też jedną partią można zrobić wszystkie challenge, czyli z Brodą musimy zejść poniżej 10 sekund i wygrać partię. Czyli basically trzeba to zrobić coś takiego, że ja będę musiał zauważyć, że daję mata na przykład w 2 albo 3 ruchy, żeby przeciwnik mi się nie poddał. Nie może być w jednym, bo mi się podda. I jak to zrobić? Kurde, to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Bo jeżeli przeciwnik będzie miał 2 minuty i ja zejdę do 10 sekund, to Broda nie może zejść do 10. Aha, chyba że obydwaj byśmy dali mata. Obydwaj musielibyśmy dać praktycznie mata. Obydwaj musi mieć wygraną pozycję, tak. To będzie... To będzie ciężkie, widzowie, ale to zrobimy. Do zrobienia jeszcze jest to, myślę. Ile, bo Broda mi coś tu pisze. On jeszcze ma zajęcia. Jeszcze 9 z 11, witam Arthady Queen. Broda zdobywa giema i nie ma już nic do odkrycia w szachach. No, 9 z 11 dalej jest mało prawdopodobne. No ale zobaczymy. To można zrobić, bo 3... Bishop Bonanza to jest na pewno do zrobienia, bo 2 gońce, biało albo czarnopolowe, żeby mieć na jednej diagonali, to jest easy. I jeszcze trzeciego dodać, tu już mamy medium zrobione, bo wygrać z 3 gońcami tego samego koloru i mata dać wstawiając gońca, to też będzie proste do zrobienia, to ten challenge zostanie zrobiony. Tych challenge jest dużo i ja o nich pozapominam, więc fajnie gdyby moderatorzy trochę nad tym czuwali, choć troszeczkę. To jest nie do zrobienia, even odds, bo tu jest, no to jest dziwne. Też? Nie, no raczej nie. Get troll, co też jest dziwne. Get troll nie zrobimy. Nie ma szans, bo tu trzeba wziąć wszystkie figury, komuś trzeba zbić. I pionki. To jest. Knights galore. To zrobimy, bo pionka dostawić i potem potem dorobić skoczka, to będzie easy. Skoczka wstawić dając widełki na króla i hetmana. To nie jest takie easy, ale do zrobienia. I dać mata takiego coś typu beniowskiego, nie? To jest do zrobienia. Wykrzyknik zasady, Ciapunk. Masz linka. Wykrzyknik zasady, będziesz miał dostęp do tych wszystkich challenge'y. I to jest ważne, że w jednej partii można pewnie nawet, nie wiem, z 10 challenge wypełnić. Na przykład mogę zagrać, tutaj jest F4, zagrać król F2. F4 w pierwszym, król F2 w drugim. I tak, do tego w 3 gońce mieć, powiedzmy, Białopolaki. Zejść poniżej 10 sekund, 7 bierek wstawić z rzędu, mieć 4 skoczki na szachownicy, bo też jest taki challenge, 4 wieże na szachownicy, też jest taki challenge. Można tego bardzo dużo za jednym razem, więc niektóre przez przypadek nawet pewnie wejdą.
Czy zagram na szybko z botem na liczesie? Nie, nie zagram. Ani na szybko, ani na wolno. Ciężko to będzie ogarnąć? No i ciapunk ja prawdopodobnie w trakcie gry będę w miarę się orientował, jaki challenge wypełniam i będę mówił o tym. Ewentualnie możesz tam tą listę przelecieć. No ile jest tych łącznie setów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście setów, czyli 39 zadań, tylko niektóre, no to nie jest 39 różnych, no bo to traktuję jako jedno, tak? Albo to też jako jedno można traktować. Play the same for opening moves and win. To rozumiem, że to jest na tej zasadzie, że ja i Broda gramy na krzyż te same posunięcia, co nasi oponenci. Witam Bonaventura. Jak się trafi partia z widzami, to można zrobić i 10? No, zależy z jakimi widzami, no. Jest, ile jest drużyn? 31 drużyn jest. Fajnie byłoby to wygrać, ale wątpię. To tam Jospem jest w parze z Bokiem, oni też będą to ogarniać. Nieźle. Chyba równo o 6 nie zaczniemy. Tylko zaczniemy 40 sekund później, tak powiedziałem Brodzie, żeby... No bo ci wszyscy streamerzy rozpoczną równo o 6 i sparuję ich ze sobą. Więc ja wolę chyba trochę później zacząć i trafić na nie streamerów. Wiecie, wy też możecie się w pary dobrać, jak chcecie pograć w to. Co jeszcze? No też ten właśnie best mates i dać mata, żeby nic totalnie nie wstawić na szachownicy, to też jest możliwe tylko w partii z widzami. Damian Lefrak też w tym bierze udział. Trzeba było może do Damiana napisać, że gramy ze sobą. To robimy wszystkie challenge, jakie chcemy. Bo tutaj, dobra, no niektóre challenge wymagają zwycięstw, ale no na przykład tutaj, ja z Queens nie wymaga, tak? Tu jest napisane, żeby mieć trzy hetmany tego samego koloru. Dwa pionki, żeby doszły i dorobić hetmana, czyli robiąc to drugie, mamy też to pierwsze zrobione prawie. I hetmana w tym samym posunięciu zdobyć. Więc tu nie jest napisane, że trzeba wygrać, tylko wypełnić te challenge. Ale większość polega na wygrywaniu. No to jest najprostsze. To każdy zrobi, bo tutaj nie trzeba wygrywać i trzeba po prostu 7 bierek z rzędu postawić. Czyli trzeba mieć tych 7 bierek oczywiście. Proszę się z nieobecnych moderatorów tutaj nie naśmiewać na czacie. Można tylko się naśmiewać z obecnych moderatorów. Ale to wiąże się z ryzykiem innego rodzaju. No, więc taki jest event na start. Następnie to się kończy o 20. Potem robię krótką przerwę na kolację. Wracam do was o 20.30. Gdyż o 21 jest turniej, wykrzyknik Arena, chyba jest komenda zrobiona. Nie pamiętam właśnie, czy to ustawiłem tego linka, czy nie ustawiłem. Jest turniej dla wszystkich widzów na liczesie. Zaraz zobaczę, ile osób jest zapisanych. Na razie pewnie jeszcze niedużo. Klub Bambucle. O, tempo 4 plus 0, takim tempem jeszcze chyba nigdy nie graliśmy areny, bo 7 osób na razie zapisanych. No, 21 start, pogramy 100 minut do 22.40, jeszcze losowanko się jakieś potem zrobi i o 23.00 gram arenę w London System. I o 1.00 w nocy kończy się arena i kilka minut później całe streamowanie dzisiejsze.
Tak to wygląda. Jak się podoba wam plan? Na dzisiaj może być? Ambitny plan? No tak, trochę tego streamowania będzie. No najważniejszy event jest teraz tak naprawdę, gdyż jest najtrudniejszy, najbardziej męczący na pewno. No i też nagrody są, prawda? Nagrody na pewno jakieś z brodą dostaniemy, pytanie jak wysokie. Jest 2000 subów do podziału na 31 drużyn, czyli na 62 osoby. Średnio to daje tam jakieś 30 subów, 30 parę na osobę. Myślę, że będziemy zdecydowanie powyżej średniej, więc liczę na jakieś 50-60 subów, że zgarniemy na web. Witam Mikady. Mam pokazać to kosmiczne elo? No i jest tutaj, Byniolus 2900. Tutaj jest cyk, blitz. A, ja zasłaniam kamerką. No ale tutaj jest przy niku 2900. Witam kapitan Jack Sparrow oraz Aporty. Dwa aż dziwnie wygląda, nie? Przy moim niku. Musicie przyznać. Wygląda egzotycznie ta dziewiątka. Podwójce. Zwracasz honor, bo wątpiłeś we mnie? No, nie ty jeden, Zojka. Ja w siebie też wątpiłem. Znaczy, powiem wam tak, no byłem przekonany prawie, że no, powinienem zrobić te 2900, bo jeżeli... Kilka razy tam się dobijałem do tego 2900, a moim zdaniem jest coś takiego teraz na czeską, jak inflacja rankingu. No to ta inflacja mnie trochę też moim zdaniem wyniosła na te 2900. Witam, Smoku. W telefonie podczas jazdy oglądasz streama. To uważaj lepiej. No, jutro Title Tuesday rozpoczęte z 2900. To będzie fajnie wyglądało. Jakiś numer startowy będę miał normalny w pierwszej 50. $2900 będzie do obejrzenia tylko do jutra, do pierwszego Title Tuesday. Możliwe, że tylko do pierwszej rundy. Witam, Dawid Pruciński. Czyżby Nepo wygrał turniej kandydatów po raz trzeci z rzędu? Spokojnie, no na razie ma tylko pół punktu więcej nad Fabim i nad kim? I nad Gukeszem, tak? Jeszcze 10 partii. Na razie wiecie, no tak zblenderował mu Vidit i Firuszda moim zdaniem widział, że mógł remisować. Hetman H5 tam w tej jednej partii to nie był trudny ruch z ideą wiecznego szacha. No tylko Firuszda coś zaświrował, więc na spokojnie. Witam, Galus.
Coraz większy Zbyszek i coraz mniejsza szachownica. No szachownica nie zmienia rozmiaru. Może wam się wydawać mniejsza, bo rzeczywiście kamerka jest większa, ale no jako, że to jest event na wypełnianie challenge z Brodą, to no jego kamerki nie dam Brody tutaj, bo on swoje używa do streamu. Nie ma tu żadnej tabeli wyników. No nie byłoby niczego, co mógłby wam pokazać. Broda dzwoni. Halo? Broda? Słyszymy się? Ja cię nie słyszę, jakby co. Jak ty mnie słyszysz, to mi to napisz. Może, nie wiem, sprawdzę jeszcze ustawienia. Aha, Broda mnie słyszy. Okej. Broda mnie słyszy, czyli... Sprawdzę ustawienia. Ja może Discord dobra, jakoś... Dobra. Słyszę cię. Nie, czasami Discord mi tam resetuje ustawienia i muszę wejść i zawsze dać tam wybrać urządzenie odtwarzania. Słyszysz mnie, tak? Siema, Pakles! Witam serdecznie. Żartuję. Cześć, Zbyszku. Siema, co tam? Wszystko dobrze? Gramy w tego? Bonclouda, czy jak to się nazywa? Backhouse'a. Backhouse'a, nie Bonclouda. Dobra, gramy. Słuchaj, damy sobie radę jakoś, no. Ja profesjonalnie ustawiłem timera, żeby to wszystko działało. Zegar, kurczę, włączony mam. Mam nadzieję, że to będzie mi wszystko trybiło. Ja mam na lewej karcie te formaty, które mamy, te challenge do zrobienia. Nie wiem, czy widzowie wiedzą, na czym polega w ogóle ten klot. Pokrótce wytłumaczyłem im, na czym to polega. Aha, ja jeszcze... Właśnie, bo ja tą scenę będę musiał zmienić, widzowie. Zapomniałem, ja tą kamerkę swoją dałem taką dużą, a zapomniałem, że wy jeszcze musicie widzieć szachownicę Brody. Więc tak, ale to już... Czemu tak jest? Co czemu tak jest? A to nie z automatu nie będzie tak, że to będzie pokazane? Po co widzę moja... Znaczy, no ja to... ja będę widział twoją szachownicę. To też będą widzieli. Tak, tylko że ja dałem kamerkę u siebie na pół ekranu, więc jakby nie byłoby widać tej drugiej szachownicy, nie? To weź sobie to jakoś to ustaw. Ja w ogóle jestem kiepski w ustawianiu takich rzeczy, powiem ci szczerze. Miałem problem ze swoim streamem. Po łebkach gdzieś to, wiesz... Dobra, będzie okej. Okay. Słuchaj, Broda, bo myślałem o tym challenge'u, że musimy zejść poniżej 10 sekund, nie? No. To musi być coś takiego, że my obydwaj musimy dostać wygrane pozycje. I musimy dostać takie kompletnie wygrane pozycje i obydwaj jakoś tak równomiernie schodzić z tym czasem. Tak, żeby się matowanie zbliżało i u ciebie, i u mnie. No bo inaczej się tego nie da zrobić. Czemu? A czemu to nie jest, jak ja mam dobrą pozycję, daję mata zaraz w jednym? No dobra, okej. No i ty w tym momencie przestajesz grać, tak? I czekasz. Tak. No jak, tak. Nie może być mat w jednym, bo ci się przeciwnik podda przez przypadek i będzie lipa. No dobra, ale powiedzmy, że mat w dwóch tam, że przeciwnik nie widzi, nie? I ty tego mata dajesz, nie? No i przestajesz grać, mając powiedzmy, nie wiem, półtorej minuty, tak? Przeciwnik ma też półtorej minuty. I ja i mój przeciwnik też mamy. Aha, to on będzie mógł czekać, a ty na 10 sekund. Znaczy, no ty musisz czekać, tak? Ty musisz zejść poniżej 10 sekund i potem jak dasz tego szacha, no to on ma teraz półtorej minuty i wiesz, nie będzie zrobił ruchu. I jak ja będę miał 10 sekund, to mogę na czas przegrać, tak? Jak tam będzie półtorej minuty do czekania. Więc ja muszę też mieć taką pozycję, która nie będzie polegała na jakiejś wyrównanej walce, tylko musi być tam jakaś miażdżąca przewaga u mnie też, no. Na dwóch deskach musimy mieć pozycje takie, wiesz, zaorane. To będzie mega ciężkie, moim zdaniem, w takim razie faktycznie to 10 sekund zjechać poniżej. Ale musimy to zrobić, bo to są trzy challenge w jednej partii wtedy wypełniamy, no. Win when both of your have. Dobra, kurde. Powiedz mi, a jak mamy do tego wejść, do tego Bonclouda? Jak mamy do tego, znaczy zalogować się razem? W głównym czescomie się gra. A gdzie mam dać? Teraz na graj i co? Graj? Tam masz tak, niestandardowe. Graj, i teraz tak, standard. Chyba ty nie musisz robić, bo Adam gra podwójna klot.
Na 3 minuty. Partner. Ja wpisuję tutaj Viraldus. Przeciwnik losowy. Zakres od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Rankingowa. I tyle, no. I wtedy klikam to partner i wyskakuje gierka. Dobra, ufam ci. Ja sam sobie nie ufam. No, ja też nie jestem pewny, czy to... Ale no, wszystko wskazuje na to, że jest okej. Okay. Przygotowałeś sobie herbatę? Kawę jakąś na ten? Poczekaj, widzowie mówią, że jesteś trochę za głośno. Dobra. Czućcie ciszę. Wodę mam. Mam wodę, wiesz? Woda to życie. A wiesz, że ja dzisiaj ugotowałem botwinkę? Wiem, bo się już chwaliłeś, ale widzowie nie wiedzą. Miałem ochotę na botwinkę. Chodziła za mną botwinka od listopada. Tylko wtedy nie było jeszcze botwinki, nie? I dzisiaj znalazłem i zrobiłem. Taki ze mnie zdolniacha. Bardzo ładnie. Przez żołądek do serca. Witam serdecznie, Daniel Dubel. 4 minuty zostały do startu. Aha, no i mówię, jak wybije ta szósta, proponuję poczekać te 30 sekund, broda, żeby ci wszyscy inni streamerzy sparowali się ze sobą. No okej. Okay. My może wtedy trafimy na jakichś totalnych randomów. 3 minuty. Stary, ja się denerwuję, dobra, to przypomnijmy sobie wszystko, co tam jest. Mamy pierwsza rzecz, jest and another one, tak? My to chcemy zrobić. Czyli 7 figur z rzędu postawić, czy najpierw zbieramy figury, ustalamy, tak. którą najpierw robimy, czy to po prostu wyjdzie w praniu i ty kontrolujesz to, co mamy jeden robić? Z nas ma zbierać, nie? Pamiętaj, że nie musimy... Wystarczy, że jeden z nas to zrobi. Umawiamy się, że zaczynamy od czegoś, czy po prostu gramy i co wyjdzie, to... Czy ustalamy przed partią, co mamy zrobić teraz? No próbujemy zrobić najpierw ten challenge... Znaczy w sumie, bo wiesz... Moglibyśmy zacząć od tego challenge'u, że mamy zacząć od ruchu F4, od król F2. Też jak myślę, opening magic. Czemu tego mamy nie zacząć, tak? Opening magic robimy. I od tego najtrudniejszego bym zrobił, F4, król F2. F4, król F2 i później premów. A to można połączyć, bo można zrobić F4, król F2, primów i potem primów, wiesz... Tylko tam masa można dostać, no. Ja bym to zróbmy, że czarne zrobią primuwa w ogóle tego cow openings. Najlepiej to połączyć, primuwa, cow openings po prostu, tak? D6, E6, koń A7, koń B6, koń G6, koń G6, bo tu masz od razu primuwa prostego, nie? No okej, okay, ale to obydwaj musimy zagrać to cow opening, wiesz o tym. Nie, a to razem musimy, tak? Tak, razem musimy to zagrać, ale tylko jeden z nas musi to primuwami robić. No dobra, to czego zaczynamy? To jest dobre pytanie. Może, wiesz co, zagrajmy, bo ten rover, double rover, to znaczy, że obydwaj mamy zagrać też tego rovera, ale to jest tylko A4, wieża A3, wieża D3 lub E3 i to jest rover opening. I jak ja to zagram i ty to zagrasz czarnymi, to mamy zrobiony ten challenge. To może od tego zacznijmy, od tego prostego. No dobra, bo ja bym chciał z naszej dwójki, daję ci dzisiaj pole do popisu i żebyś to ty był tą, wiesz, wyborem wszystkich naszych rzeczy. Kurde, powiem ci, że tu mogliśmy się... Kurczę, tak... ale mieli zresetować rankingi w tego backhouse'a. Ja mam 1710. Mieliśmy mieć zresetowane ranki. Ale ja nie mam 800. O co chodzi. Masz 800? No. Czyli ty masz zresetowane. Ja mam 2656. W czesko na 3 minuty mam beznadziejny ten ranking. Ale nie, no ile masz w backhouse'a, ile masz? A ja wiem, nie powiem ci. No. Nie powiem ci. 800. Ty ktoś do mnie teraz dzwoni jeszcze, co za... Ej, no bo mi nie zresetowało. Czekaj, ja to szybko napiszę. Dobra, gramy może już, co? Czy no poczekaj, czas? Powiedziałem, że 30 sekund poczekamy, no. Aha, okej. Witam Macin P.
Kamerka jakoś się tutaj rozstraja. Dobra. Podobno jak zaczniemy grać, to się zrobi nowy ranking. No to dobra, minęło to jakieś 30 sekund czy coś. To klikam partner. Zaprosiłem cię do gry, zaakceptowałeś, tak? Okej, i teraz daję graj. No nie, no trafiliśmy na Damiana, no co za bzdura. Dobra, to gramy co? A4 gram, tak? Ja zaraz kamerkę poprawię, widzowie. Tak, graj, no. A nie, ja to też miałem grać. No dobra, to ja zagram. No, no nie, bo obydwaj mieliśmy to zagrać. Dobra, nieważne, gramy... A, ona będzie Nie. Dobra, źle to jest dobra. Zrobione. O, to gram A4 tak czy siak. Graj normalnie. No nie, mówię ci nie graj tego, bo ja to też miałem zagrać, tylko się zagapiłem. No, rozumiesz, okay, dobra, nic się nie stało, w razie czego poradzę. No, stało sobie, się, tak? W tej samej partii mamy to zagrać. Kapujesz? Chyba mam myśli w ogóle, 40 sekund, co jest z nią nie tak? Nie wiem, ale graj szybko. Wiesz, że ty masz pionki, możesz stawiać na przykład na F7 z szachem. No wiem, poczekaj, muszę sobie przypomnieć wszystko, jak się grało w to, tak? Po czym na E5 wstawiłeś. Dobra, daj mi sekundę, on ma dwa pioneczki, dobra, biorę. Dobra, może się uda ten challenge zrobić, że mamy poniżej 10 sekund, no. No strasznie dużo myśli, poczekaj. Boże, ten klot. Mamy szansę na coś? Rozmawiajmy ze sobą, poczekaj. Na coś teraz mamy szansę, tylko mamy na te 10 figury, które możemy postawić z rzędu. Tak, figury postawić, jak ale... Jak zejdziemy z czasem. To się nie zagrajmy normalną partię, wiesz, Broda, bo... Ja nie widzę tego. Ale za normalną partię dostajemy coś, czy po prostu za punkt? Czy nie, po prostu może poniżej 10 sekund zejdziemy obydwaj, no jeszcze zobaczymy. Na razie jest chaos. Okay. O, jak jeszcze wstawisz jednego ogońca na D2, jakbyś wstawił, ziomek, to masz challenge jeden. Masz 3 challenge zrobione. Dobra, na razie nie mam gońca, tak? Dobra, to dam ci gońca. Zbiję gońca na E3 i dam ci gońca. Dobra, to ja to wstawię gońca na D2, poczekaj. Tylko szybko dobra, graj, bo ja mam minimalnie. Ja poświęciłem materiał za to, żeby zrobił ten challenge. I jakbyś teraz jeszcze udało ci się wstawić gońca z matem, to zrobisz to wszystkie te 3 challenge mamy zrobione. Tylko musisz szybko grać, Broda. Ale presję na mnie wybierasz. Wiadomka. Może postawię konia na B6, będę miał widełki na hetmana i na skoczka. Czy to nie wiem, czy to będzie to załapane. Graj, byle co, byle szybko. Dobra. Tak, może jakoś. Bishop z Bonanza zrobione. Fajnie, jakbyś jakiegoś gońca poświęcił, bo wtedy Damian go będzie mógł wstawić i ty będziesz, ja go wtedy zbiję i ty go wstawisz z matem może. Poświęć gońca. Aha, nie masz jak poświęcić gońca. Dobra, może 3 figury z rzędu postawię po prostu, tak? Teraz jakoś. Albo hetmana może na ostatniej linii. Może 2 hetmany zdążysz dorobić. No właśnie patrzę, jak to mogę zrobić. Wczoraj tak dam pionka. F6, dobra, wybijam. Ale mam, czekaj. No dobra, to ja mam dużą szansę, tak? Zaraz. Dobra, 2 hetmany dorobię. 2 hetmany dorobiłem w czasie partii.
I masz trzy hetmany. Dobrze, dorobiłeś dwa hetmany, tak? I masz trzy hetmany. To zrobiliśmy tak. Jeszcze teraz w tym samym ruchu. Ale to rozegrałem. Świetnie. Poczekaj, ja nie wiem. Ja mam kliknąć nowa 3 minuty chyba, nie? No. Tak, jesteśmy razem. No dobra, gramy teraz jakimiś X-ami. A4, H4. Dobra, wieże, no. Tak? Dobra. Nie, tylko jedną wieżę masz ustawić. Dobra, to stawiam wieżę. To też zagraj tymi wieżami tam. O kurde, zbił mi na A3, ale jestem głąb. No to ja trudno. Ja też wieżę A6. Wieżę A6 nie możesz zagrać. Dobra, to teraz możemy zrobić tak naprawdę. Mamy coś odhaczone. Może poniżej 10 sekund, co? Ty, to może po prostu pomyślimy sobie przed każdą partią, dajmy sobie 10 sekund na rozmowę po prostu, tak? Co mamy robić i odliczmy to i tak dalej. No przecież nic się nie stanie, 10 sekund poczekamy. Czaisz po każdej partii, załóżmy, no. Znaczy, dobra. To może być dobry sposób. Ja gram za rankingiem 339, więc... Ty teraz pozbijasz dużo figur, to ja wstawię 7 figur, broda, na pewno, z rzędu. Mój przeciwnik nie robi ruchów. No, to jest idealnie, to ja szybko gram i daję ci ten czas, tak? A ja sobie patrzę, co może być. Bishop Bonanza. Mamy już Bishop Bonanza zrobione. Ale patrzę, Bishop Bonanza mamy zrobione... Mata gońcem, jak mata gońcem wstawić, to będziemy mieli wszystko zrobione w Bishop Bonanza. Dobre są te nazwy. Bonanza, dobra. Mamy też zrobione promote 2 queens i 3 hetmany. Mamy też 2 z 3 zrobione w ten. W tym samym... Aha! I broda, w tym samym ruchu hetmana zdobyć, to o to chodzi, że to jest ten sam ruch, w sensie 12, 10 i tak dalej. Nie w tym samym momencie, tylko ten sam numer ruchu. Czaisz? Mhm. Więc jak wymienisz hetmany, to powiedz mi, który to ruch, dobrze? Okej. Okay. Dobra, ja teraz oddaję figurę. I teraz wymieniam figurę. Wymieniam hetmana. W którym ruchu teraz bijesz? W 17 wybiłem hetmana. No dobra, to ja teraz nie wymieniam. A gdzie jest numer ruchu w ogóle? Ja nie wiem, gdzie mam numer ruchu. Na ruchy masz partner i możesz dać na ruchy. W prawym górnym rogu. Aha, ruchy, okej. Okay. 7 ruch. 17, tak mówiłeś? Tak, w 17 białymi wybiłem hetmana. Pamiętaj, żeby te 7 figur wstawić z rzędu, nie? Ile masz teraz? Masz 3, 4... Jedną wstawiłem. No mogę wstawiać teraz, no. Wstawiaj, no. Drugą. Nie takie łatwe wstawić te 7 z rzędu. Bo co, jak on mi coś zbije, wiesz? Ja mam nie reagować? To matując, wiesz? Matując na pustej desce łatwo wstawić 7 figur. Ej, poczekaj trochę z ruchami, żeby była szansa na wstawienie... na zejście poniżej 10 sekund, dobra? Dobra, okay. Wstawiłem na razie jedną. Stawiam... Dobra, pionka cię wybije. Stawiam drugą. Dobra, czekaj. Czekaj, dobra? Ale ja mam kiepską pozycję, muszę grać. Nie, no, ja, czekaj, no, czekaj. No dobra, trzecia. Czekaj. Czwarta. Zejdziemy poniżej 10 sekund, ziomek, bo mój przeciwnik ma pół minuty, czaisz? Ja na czas wygram z nim. Tylko musisz mi jeszcze jednego pionka zbić. Ustałeś. Pionka. Dobrze, czwarta. I czekaj, nie możemy za szybko wygrać. Ja mam minutę tylko do końca, to ja muszę coś grać. Nie, bo mój przeciwnik przegra na czas, ma 29 sekund, czaisz? Ale jak będę miał poniżej 10, zacznę grać, to będę miał problem, nie? Nie, spokojnie. No dobra, okej. Okay, piąta. Dobra. Powiem ci, kiedy masz grać, dobra? Ale ty też będziesz musiał zejść, tak? Poniżej 10. Tak, i zejdę. No nie zejdziesz, bo ja będę musiał... No dobra, no. Nie rozumiesz czego, ale dobra, to niech ci będzie. A wiem, o co ci chodzi, że twój przeciwnik ma za dużo czasu. Spoko. Pięć, no i ogólnie, będziesz musiał ty grać szybko. 6. Ty też będziesz musiał zejść z czasem, nie?
Przynajmniej poniżej 30 sekund, żebyśmy obydwaj też zeszli. To też będzie spoko. Ale poniżej 10 najlepiej by było. Dobra, wstawiłem 7. I teraz mu rób jakieś problemy, wiesz? Żeby on musiał czas zużywać. Ja ci daję teraz materiał. Rób mu zadymę. Rób mu zadymę. Kurę, ja nie mam figur w ogóle. No ja to mogę mata mu wstawić, poczekaj. W 18 wymieniłem. Nie, w 17 wymieniłem chyba jakimś fuksem. Dobra, ja mu wstawiam mata. Poczekaj, dobra. Ja poniżej 10. Wstawiam mata. Dobra, zejdź poniżej 10, nie zrobimy tego. Nie zrobimy. Ruch! Gońca mogłeś wstawić mata. Aj! Nie miałem jak gońca wstawić. Kurczę, no dobra, ale zeszliśmy poniżej 20 sekund obydwaj, przynajmniej tyle, ale musimy poniżej 10 zejść. Dobra. Dobra. I zbiłem chyba w 17 ruchu, zbiłem hetmana przez przypadek. Gramy krowę gramy. Krowę gramy, tak? No tak, dobra. E3, D3, ty E6, D6. To primowa mogę zrobić. No można było, bo tam mamy też taki challenge. Zrobiłeś? Zrobiłeś, dobra, ale zrobiłem. To za jednym razem zrobiłem trzeba zrobić. Nie, że robisz 5 primów z rzędu, tylko robisz raz 5 primów, rozumiesz? No tak, tak, zrobiłem krowę, no. Mam krowę odhaczoną. Ja też. I co teraz robimy? Masz, a wstawiłeś 7 figur wtedy? Tak, wstawiłem 7 bierek. Chyba. I chyba zbiłem też hetmana w 17. Nie wiem, czy to ktoś może sprawdzić z moderatorów. Dobra, to po tej partii zastanówmy się, poczekajmy dosłownie 10 sekund i pogadajmy, dobra? Co robimy i tak dalej. Żeby nie robić z automatu, bo to bez sensu, nigdzie tam się nie śpieszy przecież. No dobra, dobra. Żeby pogadać po prostu, tak? Co robimy i jak odhaczyć to jakś na listę. Cały czas polujemy na te zejść poniżej 10 sekund. Okej, okay, żeby zrobić... No nie, no to kurde, wygrywanie... Wstawić... kurde, co tam było? Bo ja już tu kurde zaraz wygrywam. Niestety. Co tam było? Play, double... No dobra, no tutaj mamy challenge. Podwójną krowę mamy zagrać i wygrać, no to... A, wstawić gońca z matem, to też będzie spoko. Wstawić gońca z matem. Ja to zrobię zaraz, tylko daj mi jakiegoś pionka, może poczekaj. Ja z Queena mamy już moim zdaniem zrobionego. Kurę, czy ja zbiłem w 17 ruchu w poprzednim? Tego się chyba nie da sprawdzić. Dobra, ja trochę schodzę z czasem, pionka mi dasz, będzie dobrze. Ale nie za wszystko. Na E3 postawię, może będzie głąbem, nie będzie widział, że mata dać. Aha, okej, okay. To... No, poczekaj, gońca może być też. To wybij gońca. Nie, to najpierw popatrz. Na wstaw, F2, wstaw, nie, wstaw pionka na E3, bo i tak wygramy. Wstaw pionka na E3. No. Mogłem to bardziej zrobić subtelnie jakoś, wiesz, bo on... Jest, dobrze, masz gońca, wstawaj go z matem. A nie, czekam z czasem, zejdź poniżej minuty. Aha. Teraz. Poniżej 10 sekund, będzie idealnie. O kurde, na F2 podstawiłem piona. Dobra, to poczekaj, zejdź poniżej 10 sekund. Aha, no tak. No to bez sensu, teraz jego ruch jest, no to bez sensu to zrobiłeś. Stary, no za szybko zagrałeś, bo teraz nie zejdziemy. Bo on myśli, ten twój gościu. Wiem. No dobra, to ja wstawiam... Poczekaj, wstawiam nie, no poczekaj. Jak ja teraz... A nie masz... Co masz na łapie? Aha. No nie mam nic, kurde, będzie bez sensu. Kurde, to skiepściłem. Chyba, że poczekam do 0-0 i no ja dodaję tego, wstawiam tego mata na gońca, tak? Trudno. Nie, nie wstawiaj. A to czekamy do 0-0-1, mam wstawić to, tak? Liczymy na to? 0,0 i 0,1, tak? Liczyć na to? Tak, no, tak robimy. Ale jestem durniem, rzeczywiście. W 18 ruchu zbiłem hetmana, na pewno? Mi się wydaje, że w 17. Dobra. Czekamy, muszę to zrobić dosłownie. Dosłownie masz, tak, bo tam jest ułamek sekundy z różnicy. Ja pierdziele, ale mi dałeś wyzwanie teraz. Sorry, broda. Spoko, nie wiem, czy to zrobię, poczekaj.
Gońca trzymam na polu F2. Tak. Jak ci zostanie 002, to już puszczaj. Jest szansa chyba, nie? Nie, kurde, nie było, ale nie było szansy, nie było szansy. Dobra. To mi nic nie dało, to mi nic nie dało. Nie, poczekaj. No. Z nimi nie gramy, to jest bok i ospem. Z nimi, co robimy? Co robimy? No to czekamy w ogóle z czasem i dobra, teraz rozmawiamy z nimi, żeby im zepsuć czas w ogóle, tak? Pogadajmy sobie. Olewamy ich po prostu, tak? Poczekaj. Poddajemy się. Nie no. Gramy z nimi, po co mamy z nimi grać? Ale nie można się poddawać, nie można, bo za to się wylatuje. Co możemy spróbować zrobić? Dobra, gramy te same ruchy co przeciwnicy, czyli E3 grasz E3. Grasz to co jospem, a ja gram to co bok. Oni krowę grają. Ale oni też zdobędą wtedy też, tak? Oni tak. Też zdobędą wtedy... Powtarzasz te ruchy po nich? Nie. Nie dałem mu krowy zagrać. Poświęciłem Hetmana. No, dobra, ja teraz mam tak zagrać, no, to nie daj. Co, nie będę patyczkował z ziomkiem. Nie ma, że boli. Nie wymieniaj nic. Poczekaj. Dobra, i po tej partii dostałem mata skoczkę, nawet nie widziałem, że na F3, nie, no, dobra. Broda. No dobra. nie skupiałem, że mat jest. Nie, mogłeś się dawać, po co dawać szybko? Poczekaj chwilkę, no. Dobra, gramy teraz 5 pre-move'ów. Ja zrobię 5 pre-move'ów. I krowy już graliśmy. Dobra, to gramy F4 kule F2. Ale na pre-move'ach musisz zrobić to. Tak. Ja pitole. I poczekaj po tej rundzie, żebyśmy pogadali. Dobrze. Kurde, da mi szacha i nie zrobię pre-move'ów. Nie jest dobry pomysł, żeby łączyć król F2 z pre-move'ami. Lepiej takiego krowę ci na pre-move'ach zrobić. Ale krowy już graliśmy. To dobra, no to coś innego. Czekaj! Czekaj! O kurde, mata dostanę na F2. Zły primów zrobiłem. Król G2 miałem zagrać. Dobra, to najwyżej szybko przegramy, to nic strasznego. O, nie, dobra, graj! Nie dam mata! Co za ziomek. Dobra, zrobiłem... Aha, tylko ja zmieniłem primów. Kurde, to i tak się nie liczy. No co za dno. Bo tam jest powiedziane, że trzeba zrobić 5 primów za jednym razem. Nie mogę już potem zmieniać. Czaisz? Dobra, poczekaj. To ja muszę pomyśleć, co teraz możemy zrobić. Opening magic. Dobra, to nie. Another pressure. Kurde, mieliśmy to zrobione na Another Pressure, tylko tam skiepściłeś sprawę. Mamy no wiem, skiepściłem, sorry. For the memes, teraz co mamy teraz zrobić? Mamy wszystko zrobione tak naprawdę. 7 pieces zrobione. O, możemy w King of the Hill. Aha, to King of the Hill trzeba zrobić, trzeba brać to po prostu. To tamte było szybko zrobione już, tak? Po prostu. King of the Hill można spróbować, albo wygrać... W sumie z tamtymi głąbami mogliśmy wygrać, nie wstawiając figur na szachownicy, nie? To nie jest takie trudne, po prostu ty nie wstawiaj i ja nie będę wstawiał figur. Razem nie wstawiamy. Ale oni będą nam bić figury, no i będą wstawiać. Nie dawaj sobie wybić figury. No to rzeczywiście bardzo proste. A, może być jeszcze, że 4 skoczki mieć na desce. Słyszysz? 4 skoczki na desce, żeby mieć. Dobra, to zaraz jednego wybiją. 4 skoczki, albo 4 gońce, albo 4 wieże. Co nam wygodniej? Kurde, ty miałeś w jednej partii 3 gońce, nie? Blisko było wtedy. 4 gońce miałem wtedy. Miałeś 4? Chyba, bo miałem białego Polaka jeszcze, nie? No nie wiem, czy na pewno? Czy może to ktoś sprawdzić? Przewinąć? Ej, ja 4 gońca wstawiam teraz. O, ale fajnie. Prawda, że się cieszysz? No, super to zrobiłeś.
Dobra, to ja, teraz, to ja mogę teraz zrobić. Poczekaj, czytam te rzeczy. Make a bishop battery. Dobra, zrobiliśmy to. Made a player. Dobra, z nimi możemy robić co chcemy, tak mi się wydaje. Weź no jeszcze dobra. Skoczka tego tam zdobądź. Zrób jakiś spokojny ruch, żeby on wyprowadził tego skoczka, mu dziabnij, to ja 4 skoczki będę miał. Umasz? Dobra, to z... no mam, to co z nimi możemy zrobić jeszcze? Tak naprawdę... Place... Robot... Dobra, możemy tego, właśnie tego, te kingi, tak? Win by smutere... Dobra, smutereta możemy zrobić. For... Dobra. Dobra, skoczka, drops, skoczka mu zdobądź. Skoczka zdobądź. Nie, ja robię, daj koja na E5. Daj koja nie, na E5. Ja robię, a skoczek C3, tego konia weźmie. Koń C3 robi widełki na hetmana i na wieżę. Drop a knight. Ja pierdzielę, no mówię ci, wymij te skoczki, no. Będę miał 4. Dobra. Skoczka na desce. No dobra, niech ci będzie, no. Drop a knight on the... I teraz se graj, co chcesz. Widełki trzeba zrobić na królu i na wieży. Na królu i hetmanie. Na królu, nie, królu i hetmanie, poczekaj. Ja to zaraz to zrobię. Sprytne. Tak, rob. A, jeszcze możemy zrobić czas poniżej 10 sekund. Co ty masz za pozycję? Szymon, tak się u ciebie dziwnie to wszystko wygląda. Spróbuj go zamatować. Masz... Nie, poczekaj. Widełki robię. Nie rób widełek, zróbmy to poniżej 10 sekund, bro, to jest ważniejsze, no. Czemu ty masz skoczka na ręce i grasz F5? Oszalałeś? Czemu? No stary, no wieżę oddajesz, popatrz na moją pozycję czasami. Widełki chciałem mu zrobić. Nie rób tych widełek, no mówię ci, poniżej 10 sekund zróbmy challenge z takimi słabymi, no. No dobra, to co mam teraz grać? No graj na wygraną i zejdźmy obydwaj poniżej 10 sekund, rozumiesz? Tylko że na wygraną, no. No nie, zaraz. Tak, przecież gram na wygraną teraz. Zaraz mu dam mata, przecież on ma mało czasu. Nie, no poddał, się. Poddał się, no. No to właśnie nie to chodzi. Dobra, Broda, no masz słuchać, co mówię. Dobra, co teraz robimy? 5 primówów. Ja robię 5 primówów. Ja też robię 5 primówów, żeby nie było. No nie! A czemu nie mogę zrobić? Wracam. Dobra, to ja rób, no. Szaj się zrobię. Ale nie zrobiłeś. Zrobiłeś już, tak? Masz zaznaczone od początku? Tak. Czy robiłeś ruch po ruchu primów? Nie, zrobiłem od początku. Tylko zrobiłem od drugiego. No to się nie liczy, no. Bo nie zdążyłem zrobić, bo on zrobił pierwszy. Zrobił ja ruch. Też nie zrobiłem. Ja zagrał E4 i D6. Ale ty, przecież ty zaczynałeś partię, tak nie zdążyłeś. Bo jak zagrałem skoczek F3 pierwszy, to on zrobił już ruch szybko, czaisz? I nie zdążyłem kolejne nacisnąć. Czarnymi łatwiej zrobić primowa. No nie, bo on mi zagrał E4 od razu. To jak mam primowa zrobić? Jak ja zagrałem koń F3 jako primowa w pierwszym, to on też mi zagrał tam D5, tak? Też nie zdążyłem. Primowa ci zrobił D5? Tak, no to nie wiem, zrobił od razu. 0,0 sekundy potrzebował. Dobra, to teraz poniżej 10 sekund zejdźmy obydwaj. Widełki z koczkiem! Dobra, co to już możemy zrobić? Przegraliśmy krowę? Jak to przegraliśmy krowę? Nie przegraliśmy krowy. Wygraliśmy krowę. No zaraz widzowie zamiast nam pomagać, to będą nam przeszkadzać, no. O, ja zrobię zaraz widełki. Popatrz, Broda, co gram. Konie w 4. Widzisz? Bardzo dobrze. No, ale ty jesteś... Ale musisz postawić skoczka. Tak? Poczekaj, daję ci skoczkę. No, przeczytaj to. Daję ci skoczkę zaraz. Masz skoczkę, dla pewności. No dobra. Zaraz aha. Możesz mata postawić, tam masz best mates, tak? Made by placing a piece or pawn. Made by a placing a rook możesz dać. Ej, dobra, ja daję mata w 2 ruchy, to teraz ty, ziomuś, musisz grać i w pewnym momencie wierzę, przestać. Nie, poczekaj, daj na... Mata w 2 ruchy daję, rozumiesz? No dobra, no to daj, dasz na, postawisz wieżę, dasz od razu wieżę na H1 postawisz po prostu, tak? Najprościej to będzie. To nie będzie ma, to też jest w 2 ruchy. Ale masz ten drugi medium, made a placing a rook, coś tam.
Aha, o to ci chodzi. No dobra, ale najważniejsze, że pójrzej 10 sekund, żebyśmy zeszli. Czyli musisz grać dobra. Na tyle... Dobra, to muszę, muszę cały czas trzymać swój czas, tak? Po prostu dookoła. Twojego czasu grać. Po prostu. Tylko jego ruch jest mojego przeciwnika, nie? No wiem. Dlatego jak tylko on zagra, to masz czekać. Kurde. No i czekaj! Ale chcę wieżę zbić. To graj. To ją zbij. Kurde, nie daj mi wieży zbić. Co to dziad? To czekaj. To już trudno. To kiedy indziej zrobimy wieżę mata. To poniżej 10 sekund jest ważniejsze. Teraz musisz grać, tak? Bo jest za duża różnica. No i teraz dostosuj czas do mojego, no. Bo ja w następnym ruchu daję mata. A ten głąb myśli, mój przeciwnik. Muszę teraz zrobić ruch jakiś, tak? I oddać w hetmana. Tak? Dobra, przegram. Jakieś proste ruchy gram. Szacha dam mu, żeby mógł zwiąć. Tam pionka podwalę mu, żeby mógł wziąć. Dobra, już jest dobra różnica. Już jest 8 sekund różnicy. I teraz czekam, tak? Czekaj, tak. A masz czym dać mata? Skoczkiem dasz mata. Tak, dobra. Skoczkiem. Bez sensu, znaczy fajne te rzeczy. Taka huśtawka trochę takich, wiesz, nastrojów takich. Nie używaj tego słowa. Widzisz mój czas? Tak, widzę. Ja może zrobię ruch teraz, tak nie! Żeby łatwiej było. Bez różnicy, i tak mam poniżej 10 sekund. No dobra. Teraz poczekaj. Dobra, poczekaj, dobra, nie dobra, da, dobra. Nie dawaj, nowy nacisk. Co teraz robimy? Co mamy odznaczone? Mieliśmy 4 gońce, mieliśmy 4 skoczki. 4 wieże by się przydało mieć i wtedy będziemy mieli zrobiony cały set. 4 wieże. 4 wieże, tak? Co teraz tak. robisz? Akceptuj rewanż, co teraz robić? I te 5 primówów muszę zrobić. Nie, ja daję cały czas. Ty nic nie klikaj. Daj na X-a, tak? Po prostu, czy co? Nic nie klikaj. Nic nie klikam. Gońce mamy zrobione. A ty grasz partię teraz, czy co? Na co czekamy teraz? A, mamy też zrobione F4 Król F2. To nie było na primówach, ale wygraliśmy wtedy F4 Król F2. No dobra, to teraz robimy. Wygraliśmy... A, na krzyż zróbmy ruchy to, co przeciwnik. Albo primówy, nie wiem. To może primówy najpierw. Zobaczymy, z kim zagramy. Dobra. Zaproponuj grę od początku. Dobra, jestem. Co robimy? Primówy robię. To też zrobię primówy. Patrz, on King of the Hill zrobił. Królem na E5 wyszedł. Dobra, zrobiłem primówy. I teraz... 4 wieże może w takim razie? No, ciężko będzie, bo mój przeciwnik tak zagrał, że wiesz... Ale King of the Hill zrobił cwaniaczek w dobrym momencie. No. To prawda. No ale nie zrobi tego całego seta challenge, bo tam trzeba królem przejść na 8 linię. No to jest bez szans do zrobienia przecież. Czemu? Jak mamy z takimiś głąbami, jak mamy wysoką, mamy, wiesz. O, ale dostaję na F7 teraz strzała dostawałem. No bo ty broda grać. Pamiętaj, że jeszcze trzeba w miarę dobrze grać, no. Poza tym, że pajacujemy. Czemu się cieszysz? Czekaj. No, znowu robię widełki na Hetmana i Króla. Właśnie dlatego nie chciałem, żebyś się napalał na te widełki na Hetmana i Króla, bo to było wiadome, że to prędzej czy później zrobimy. O, tak. Tych wież nie zdobędziesz, chyba że ty zdobędziesz te wieże, no. Spróbuj te wieże pozdobywać, broda, jakoś powymieniać, nie wiem, cokolwiek.
bo mój oponent... Nie, ale to jest fajne, ten even odds jest w porządku, też możemy tu łatwo zrobić. Broda, skupmy się na wieżach, bo to kończy nam seta całego, dobrze? Czy to wieże, tak? Mam wymieniać? Wymieniaj wieże, tak. Dobra, ale on stoi wieżami na polach startowych. Wieża D8 zagraj w takim razie, sprowokujesz go do wieża D1, no myśl. Ale nie zagra wieża D1. Zagra, no, czaj, kurde, no. I druga wieża na D8, no widzisz, jakie to proste? No ja chciałem A3 zagrać i zbić na A2, tak? No, no to źle myślałeś, no. Tak, jasne. No i jest, 4 wieże zrobione, no. I daj jeszcze z matem, że wieżę stawisz z matem. A, to poczekaj. A, to ciężko zrobić. Nie, bo zaraz nam się poddadzą, to za duże ryzyko. No to stawiaj wieżę, no. Stawiam wieżę. No masz wygraną pozycję, podpowiem ci. No zastanawiam się, czy jeszcze możemy zrobić jakiś challenge. Co tam było? Ja bym teraz ten event odds robił, że win a game, coś tam postawiając... Aha, mat pionkiem! Aha, nie, dobra, to już było. Że co chciałeś? Aha, to do następnej partii mówisz. No. Co tu jeszcze jest? Zrobiłem primowy, wygraliśmy. Jeszcze na krzyż będziemy mieli zrobiony ten set. To zrobiliśmy. Kurde, już parę ładnych setów zrobiliśmy. Dobra, wygrywam tę partię, bo tu już nic nie możemy zrobić. Dobra, dawaj teraz robimy tego even odds. To jest proste. Win a game, white. Wystawiamy tylko po naszej stronie. To zacznijmy od... Od którego? No to nie jest trudne na naszej po... Aha, no dobra, to jest okej. Okay. Znaczy, to nie jest łatwe. Czemu? Tylko po naszej stronie stawiamy, no ale to tak? Hard jest ciężkie, ale to hard jest mega ciężkie. Jeżeli chcesz coś stawić, to musisz wystawić na wyjściowym polu, czyli skoczki na G1, B1 możesz tylko wstawiać. No to dobra, to jest spoko, robimy to. Dobra, tylko no to zobaczymy tak? Jacy oponenci, bo... Dobra, ci są słabi, bo... Nie, to oni mogą być, to... Róbmy ruchy na krzyż robimy. Grasz to, co mój przeciwnik. A ja gram to, co... Ale oni wtedy też zdobędą to, tak? Oni wtedy też to zdobędą. No trudno, no to nie da się inaczej tego zdobyć, ziomek, no. Ile to już było ruchów? A ja wiem. Nie powiem ci. Ja wiem. 3. To ja jeszcze czekam na oponenta. Dobra, goniec B5 i ty czekasz. Dobra, były 4, nie? To teraz... A to nie 5 było, czy ile to było ruchów? 4 trzeba było zrobić. 4. No ja już wygrywam, no. Dobra, to ja stawiam figury tylko tam w swoich pozycjach wyjściowych, tak? W takim razie. A co jak... Ja źle rozumiem. No to musimy, we dwójkę musimy to zrobić, czy jak to jest? Nie, tylko jeden z nas. No to ja mam szansę to zrobić, tak? Musisz ty wygrać w takim razie, to ja mam nie przegrać po prostu. Ale to wtedy ty musisz wygrać, nie, ty musisz wygrać partię chyba. A nie wiem. To jest zryte. Dobra, to ty na czas może wygraj. Aha, tylko ja nie powinienem wymieniać, bo jak ja wymieniam, to daję amunicję twojemu oponentowi, a ty i tak nic nie możesz stawiać. A, możesz na start... Ja mogę stawiać. Na startowe. Na startowych. To mógłbyś zbić na C6 i gońca na C8 stawić. No dobra, chciałem tak mu zagrać. To teraz go tam staw. Białe pola sobie pokryjesz. Kurde. Ja pitole, muszę się skoczkiem cofnąć. Na czas go ograsz, nie? Ja poczekam, bo ja zdobywam hetmana, ale przeciwnik twój dostanie skoczka. Okej.
to może rusz się hetmanem, ziomuś, z D8, bo ja ci dam hetmana, żebyś mógł go wstawić od razu na D8, czaisz? I masz też skoczka, żeby wstawiać je tam na... Okej, to już nic nie wymieniam, bo widzę, że ty zaraz pojechany zostaniesz. Wygrasz na czas, nie? Graj, graj, broda. Stawiaj te figury szybko na te wyjściowe pola. Ja nawet tej jakości nie zdobywam. Musisz na czas wygrać. Ja też mam kiepski czas, bo czekam na ciebie. Kurde, mata nie dał mi dać. O, to czas na hecia. Na B7 możemy wziąć. Co ty robisz? No ciężko, myślę, jak te figury stawić. To jak? Co ja robię? Ale ty nie musisz nic wstawiać, wiesz o tym. Wystarczy, że nie będziesz tracił tego, co już masz na desce. To też dobrze. No graj, ziomek, ja mam mało czasu. Ty musisz z nim wygrać. Wiesz o tym, że masz wygrać? No. Teraz jakby mój przeciwnik skontrował, to ja przegram. Dobra, to ja już robię primowy, bo zakładam, że ty to wygrasz na czas, tak? Kurde, ale ma figur dużo tak dostał. Czemu nie zbijeś tego skoczka? Czas wygrałem. Dobra, no to chyba spełniliśmy ten challenge, nie wiem, bo to nie może być tak, że nikt z nas nie wstawia, nie? A może o to chodziło, że nikt z nas nie może wstawiać? Ale nie, bo my robiliśmy tą przedostatni. Albo nie, to pierwszej. Nie, my robiliśmy hard z Even Odds. No to wygrałem, tak? Po prostu. No tak, bo ja no na czas ale... miałem wygrać, win a game. A nie, ja nie stawiłem figury. No wiem, ale ja wstawiłem i teraz pytanie, jak oni to... Kwalifikują. Tak. No ale nie wygramy gierki, że żaden z nas nic nie wstawi. To jest niemożliwe, no. Więc spoko. Dobra, możemy robić? Opening Magic zrobiliśmy. 4 ruchy zrobiliśmy na krzyż, 5 primówów i F4 król F2 grałem. Ja z Queen... A, nie zdobyliśmy chyba... Nie wymieniliśmy Hetmana podobno w tym samym ruchu. Widz mówił, że w 18 zrobiłem. To jakiś losowy widz zrobił, a moderator mi nie potwierdził. Dobra, to jak to możemy zrobić, żeby to hetmana szybko wypuszczamy do przodu? Jak możemy to zrobić? Właśnie nie za szybko. Popatrz. Dobra, bo on teraz chce iść królem na F2. E5 mu jakoś zrobię. Dobra, może tego King of the Hill teraz możemy spróbować. No dobra, to ja robię King of the Hill. Ja też robię. No nie musisz ty też robić! Dobra, no zrobiłem King of the Hill'a. Ale przecież to jeden z nas miał zrobić King of the Hill'a chyba. No to dobra, teraz będzie razy dwa dostaniemy punkty. No nie dostaniemy razy dwa punkty. Nie wymieniaj nic, przecież ja robiłem King of... Stój, broda, no! Ja poszedłem kulem na E4, a ty grasz szybko i wymieniasz wszystko, no. Chłopie. No też poszedłem królem na F4. No to stój, bo widzisz, że czeka na materiał mój przeciwnik, no. To jest gra zespołowa. A czemu ty masz wygraną, mając króla na E3? No zaraz nie będę miał, jak będziesz robił ruchy. Ja mam mniej czasu od niego. Co ty nie powiesz, ale więcej od mojego przeciwnika? Nie, nie masz więcej. No dobra, spoko. Może po prostu mu zbiję na D4 i zagram DE. No to zbij, no, ale jeszcze nie teraz. Niech mój przeciwnik na krótkim czasie atakuje.
Tak, z 1 do 20 sekund, będę miał lepszą pozycję tak naprawdę, nie? Ale ten challenge nie wymaga wygrania w ogóle, jakby co. Więc możesz po prostu grać. Po prostu trzeba było królem dojść do centrum. Aha, no, to graj. Na pewno? Tak, no nie wymaga no, wygrania. Ciekawie, no ale chcemy go pyknąć, tak? Niech się gonią. Ale po co? Czas marnujemy. Możesz grać? Możesz tyle nie gadać. Aha, słuchaj, może w tej partii... O, bo na przykład mój przeciwnik już ma przegraną. Weź powymieniaj wszystko. Postaraj się wszystko powymieniać, ja nic nie oddam. I królem na ostatnią linię przeciwnika, żeby przejść. Może ci się uda, co? Cześć, Reitman. I jak wymienisz hetmany, to powiedz mi, w którym ruchu. O, może mata wieżą dam. Bo jak to zrobić? Te skoczki mi przeszkadzają. Jak dać mata wieżą tutaj? O! Dobra, ja tym królem do przodu idę. Tak, tylko musisz jeszcze mu tą wieżę wymienić. Kurde, mój przeciwnik ma 20 sekund, musisz to zdążyć, stary. Zrobić. Wymień mu tę wieżę. O, dobrze, broda. Dobrze, zrobiony super challenge będzie. A, dobra. Jest! To ja jeszcze może mata wieżą dam. Dobra, to dawaj mata, żebym ja nie dał mu tego do 8 linii. Bo nie widzę tego mata, to jest najgorsze. Widzę mata, jak pójdzie tu. A nie widzę mata. Kurde. Nie no, widzę mata. Pionka jakiegoś mi... Jest! Mat, wierzą, jest! A! Dobrze, ale... To jest 20 sekundy! A ja królem daleko doszedłem. Dobrze, ale zrobiliśmy tu challenge. Zrobiliśmy King of the Hill, zrobiliśmy królem na 8 linię. I mata wieżą. Ale poszło teraz, ale to Brodowski to ugrał. Bardzo dobrze, Brodowski. Podwójny King of the Hill to było, warto zaznaczyć. Ej, a tutaj te give a piece and win, no to rozumiem, że to na pewno zrobiliśmy, tak? Gdzieś figurę poświęciliśmy w jakiejkolwiek partii, nie? Poświęcić figurę i wygrać, no to jakiś banał. Ty, a może zróbmy to, że mamy win a game while your opponent has mate in one against them. Aha, że ty masz mieć mata w jednym, tak? Ja mam dostawać mata w jednym. Ja dostaję mata w jednym i ty wtedy musisz wygrać. No to jest mega ciężkie. Tak, bo jak zgramy z jakimiś gorszymi zawodnikami, mamy dobrą pozycję, idę tak królem, żeby dostać mata i wtedy czekam. Ale poczekaj, jeszcze nie zrobiliśmy tego play the double rover and win. Tego nie Które to jest? Które to jest? Jak for the memes. No wiesz, to A4, wieża A3 i wieża E3, nie? To zagrajmy. Bo to jest do zrobienia. To jest łatwe. No to dobra, to gramy teraz to, tak? Nie, w ogóle minęło 45 minut, my prawie... Tylko poczekaj. No tak, dobra, zagraj to H4. No. H4. On tu, to ja muszę tą drugą wieżą wyjść. Ja wieżę H3 gram teraz. Tak. Nie gram wieża Edge, tak. A ty grasz wieża Edge, wiesz, obojętnie tam, tak? Tak. I musimy wygrać. Mam nadzieję, że jak ty zagrałeś H4, to ja mogłem A5, nie musiałem H5 grać. A krowę wygraliśmy podwójną? Bo Daniel coś mówił, że nie wygraliśmy. A, bo cały czas tej twojej szachownicy. Dobra. Dobra, bo tu musimy wygrać, tak?
Ten mecz musimy wygrać. Wygramy, wygramy, wygramy. I potem nam zostanie double banklaw, czyli E4, król E2, E4, król E5, król E7. Ja mam tak wygraną pozycję. Dobra, to mogę wymieniać, bo mało figur u ciebie jest, mało figur jest. Musimy przede wszystkim wygrać, Broda, to jest najważniejsze, bo zagraliśmy... To niełatwo zagrać, to wiesz? A5, wieża A6, wieża D6, nie tracąc wieży, nie? Poczekaj chwilę, ja zaraz powymieniam figury i tam go zamatujesz na tym gołym królu. Zaraz ci skoczka dam. Pionki jakieś i tam mata dasz, no. No, już chyba możesz grać, bo masz trochę tych figur. Chcesz coś jeszcze? Piona. A, tam chcesz go na H6 wstawić, tak? Nie, na G7 i dam skoczkę na H5. No dobra. Ciężka figura i wygrywam w ogóle forsownie, nie? No dobra, no to... Zaraz zostaniesz ciężką. Masz. No, to ja dostaję do mata mu daję forsownego. No widzę, na H6, tak? No. W którym ruchu hetmana zbiłeś? A nie, to... A tego jeszcze nie zrobiliśmy. Dobra, w którym ruchu zbiłem hetmana? W 14. No nie, nie, to już za późno dla mnie. To daję mata po prostu, tak? No dawaj mata, tak. No i widzisz, mówiłem, mam band wieżą, znowu się zdarzył. Dobra, czyli hetmany w tym samym... Bicie hetmana w 17 było, Edgar napisał. To jeszcze czekamy. Moim zdaniem tam w 17 ja biłem. Co my jeszcze musimy zrobić? Aha, E4, król E2, E5, król E7 musimy zagrać. W tym samym momencie i wygrać. To teraz który to róbmy, dobra? No, for the memes. To samo co krowa i to, co teraz robiliśmy. A to Bonklaw dogramy, tak? Tak, E4, król E2. No dobra. Koleś mi zagrał. Twój to też je zagrał najlepiej. Czemu? Dobrze zagrał. Figury wyprowadził. No jak, na F2 teraz mi grozi. Od razu miał cię zajechać, no. Dobra, pamiętaj o hetmanach, jak kiedy wymieniamy hetmany, to mi mów. Dobra. Bo to w ogóle nie mówię, w ogóle się nie komunikujesz ze mną. Bo mi się wydaje, że my to zrobiliśmy, no. Aha. Żartuję. Musisz lepiej komunikować, to jest gra drużynowa, stary. Dobra, krowę wygraliśmy, ale hetmana było bicie w 18. Na pewno, bo mi się wydało, że białe zbiły w 18, a że ja czarnymi biłem w 17, ale mogłem się pomylić. A, trzeba nie mogę roszady zrobić. Dobra, wygramy z nimi na luzie przecież. Dobra. Aha, bo hetmana bije, ale ty już zrobiłeś więcej ruchów. Zbiłem hetmana w 9, a ty już masz więcej, nie? Mam 10 teraz. Właśnie. D4 jeszcze dobry zrobił. Daj mi ciężką, to... To mata nam. Bo pamiętaj, że najważniejsze jest wygranie teraz tego. Dobra, poczekaj, bo ja mam ciężką sytuację. Chcesz ciężką? Ej, robię gamblerkę. Gram goniec D1 w mojej pozycji. Czemu? Żeby liczę, że zbiję wieżą i dam mata na C2, bo jest taki challenge.
żeby dać tego mata, wiesz. Tak jest! Poczekaj, to hetmana skoczka mi bije, a mata tak. Zrobionego, dobra. Tak! Jest challenge polegający na tym. Ale ty to Zbyszek jesteś dobry, skąd ty? Jak ty to pamiętałeś o tym? Jak to się... Nie, yeah, to jest to win by smothered mate. To jest to, nie? Dzięki Jurek za miłe słowa. Dobra. Mariusz, cześć. Gramy sobie w tego. Broda, jest jeszcze jeden challenge i cały set będzie zrobiony. Dorobić trzeba skoczka. Gdzie trzeba dorobić skoczka? No skoczka trzeba dorobić i tyle. Pionkiem dość i dorobić skoczka? Stary, my to zaraz mamy wszystko mamy zrobione. Ja myślałem, że będzie dużo trudniej to wszystko. Ja też myślałem, że będzie dużo trudniej, nie wiem o co chodzi. Get trolled, nie mamy tam nic zrobionego z get trolled. I tego nie zrobimy. Tego nie zrobimy i nie ma co się oszukiwać, że zrobimy. Przepraszam, bo ja widzów nie widziałem, to tam, że ktoś coś pisał u mnie na czacie. Byłem za bardzo zaangażowany. Dobra, to zrobiliśmy. To też zrobiliśmy. Ja mam coś z kamerą, kurde, rozmywam się, poczekaj. To mnie denerwuje. A wiesz, że dzisiaj też leczo robiłem? Gratuluję. Nie, i botwinkę, i leczo dzisiaj zrobiłem, poobraź sobie. Lubisz botwinkę? A wiesz, którego szachisty to było ulubione danie? Botwinka? Botwinnika? Tak. Nie mogłem się powstrzymać przed tym żartem. Dobra. Może skoczka dorobię, mam pionkę na G7. Ja też zaraz dorobię, dlatego gram konia 4, pionka na B2 chcę wstawić. Dobra, ja wstawię broda, nie martw się. Hamuwa. No ale ja wstawię. Zrozumiałeś, tak? Co powiedziałem do ciebie? Ja miałem auto promotion to queen. O nie, tylko nie to. Poczekaj. Trzeba jakiś kontrol przycisnąć albo alt chyba, nie? Coś takiego jest. Nie wiem, ja nie mam tego. A co za misiek z ciebie? Dobra, patrz teraz. Wieża na F8. Czekaj. To jest. No dobra, już to odznaczyłem. Ty, no nie chciał wybijać. A ty nie masz tego zaznaczonego? Nie mam. No dobrze. To za misiek. A, mój ruch wydaje jest. Wygramy. Ale on nie chce ci niczego zbić, tak? Nie chce mi wziąć nic, na wszelką cenę nie chce mi wybijać. To wstaw... Aha, nie masz pionka, to ci pionka zaraz dam. To wstawisz go na H7 i już na pewno będzie, słyszysz? No. Staw na H7 i już nie ma obrony. Matujesz tam, tak? Nawet za dużo powiedziane matowanie. No to masz materiał, matuj chłopie, bo zaraz tego nie wygramy. A nie wiem, czy my musimy wygrać, czy nie musimy? Zaraz to on mnie przechwyci. Czemu ja nie mogę ruchu zrobić? Czemu ja nie mogę pionka wstawić? A, mogę, dobra. Coś nie działało przez chwilę. Ja też nie mogłem. Mat umieszczając gońca już było, widzowie.
Ej, bo na czas przegramy, stary. Mamy obydwaj gorszy czas. A ja mogę wieżę wstawiać. Ej, dziwnie mi się figury chwyta, coś jest dziwnie. Też miałem tego loga. Ty dorobiłeś skoczka, tak? No. No to ja już nie dorabiam. Chcesz hetmana? Możesz mi dać. No. Daj hetmana. No daję ci zaraz. Masz hetmana. Stary, bo to przegramy. Dobra, daję mata. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Masz 13 sekund, a 14, więc to prawdopodobnie... Dobrze, żeby było pewne. Dobra, wygramy z nimi na czas, bo oni też już mają mało czasu. Zwykłymi primuwami możemy ich zajechać. Ej, kotku! Ziomek, wiesz, że masz to wygrać? Ej, nie działają mi te figury, nie mogę mi też wstawić. Nie działają! Krzywo są krzywo! Dobra, wygrałem na czas. Ja też już miałem lepszy. Ale są, dziwnie się nie chwyta, nie? Coś się zepsuło. Mhm. Co teraz? Dobra, mamy dać mata, aha, nic nie wstawiając, to ty niby zrobiłeś. Zrobiliśmy Bishop Bonanza, zrobiliśmy Opening Magic, zrobiliśmy... A, hetmany, w tym samym ruchu hetmana, tego nie zrobiliśmy. Aha, żeby tego mata, ale to tego nie zrobimy, żeby któryś z nas miał mata. Ale mamy godzinę na to, to jest w ogóle... Szkoda, że tak dużo czasu jest na to, nie? Bo żeśmy zrobili prawie wszystko już. Zrobiliśmy nieoczekiwanie to z królem. To zrobiliśmy. Został tak nam. Jeden set. Dobra, z jednego seta brakuje nam tego, żeby któryś z nas miał mata w następnym ruchu i drugi ma wygrać, nie? To nie będzie walki zbytnio trudne, moim zdaniem. Przy odpowiedzi. No dobra, zobaczymy. Na razie wymieniam, co jest do zrobienia, dobra? Mhm. Hetmana w tym samym ruchu. Wziąć. Hetman. Mhm. Mat w jednym, tak? Dostaję. Co? No to już mówiłem, no. Mhm. Co jeszcze? No to mogę ja wymieniać, bo jak będziemy obydwaj wymieniać, to będzie źle. Ty wymieniaj. Mat w jednym, że ty dostajesz, a ja mam wygrać, albo na odwrót. Hetman w tym samym ruchu zbity. No i to wszystko. A nie, jeszcze to get trolled. Win after stalling for 30 seconds. No i to chyba chodzi o to, że w pierwszym ruchu 30 sekund, tak? Stalling to jest przeciągać. Albo w ostatnim. No właśnie tego nie rozumiem. Ale to robiliśmy już, bo... W ostatnim zrobiliśmy, tego... czekając na te 10 sekund. Ale to i tak jest nie do zrobienia, bo draw by repetition while dropping new pieces on the board each move. To w ogóle ciężko taki remis zrobić, nie? A jaka to jest opcja w ogóle, że kiedy to możemy zrobić? Typu, że ja ci wstawiam... A właśnie nie wiem nawet. Przecież... Jak to jest możliwe? To nie wiem, chyba chodzi o to, że wiesz, na przykład w tej pozycji, co u ciebie jest końcowa, tak? Powiedzmy, że on ci bije na D5, nie? Gońca na E6, tak? Tak, to... on bije i ty wstawiasz coś na D5, on ci bije na D5, ty wstawiasz coś na E6, on ci bije na E6. I że to niby jest trzykrotne, no, chociaż to jest bzdura, bo to jest gra zespołowa i sytuacja się zmieniła, tak? Bo mają więcej materiału. Ale jak inaczej to rozumieć? Ja tylko tak to jestem w stanie... Mogli do ciebie napisać przed tym, nie? Zgadza się, no. No i teraz, aha, ale to i tak to get troll jest nie do zrobienia, bo jeszcze jest
Take every piece and pawn on the board. Chociaż teraz byłeś blisko z tym typem, co tam doszedłeś królem na ostatnią linię. To może zróbmy to, co? Dobra, czyli... Bro, co robimy teraz? No to, wiesz, może wyjść różnie. Staramy się hetmana w tym samym ruchu wymienić. O, gramy dobra, z jakimiś posiłkami. To liczymy posunięcia. To od razu hetmanem wylatujemy, czy co robimy? Jak jest taktyka? Nie. Właśnie dobre, żeby któryś z nas grał dużo szybciej i wymienił hetmany, wiesz, w typu 18 ruchu. Poza tym, wiesz, mówisz? Potem można jeszcze raz je dostawić i jeszcze raz wymienić, jakby co. W sumie mamy więcej szans niż jedną, nie? W partii. To jaka będzie lepsza taktyka? Najlepiej taktyka jest co teraz zrobić? Graj w szachy. I graj dużo szybciej ode mnie, wiesz? Żebyś miał ileś ruchów przewagi nade mną i wymień te hetmany. Okej? Kurde, mata mu daje w jednym, to bez sensu chyba, co? No nic na tym, nic na tym nie zyskamy, nie? Koczkę na H6, puszczając koczkę na H6. Dobra, wymieniam hetmany. 15 posunięcie. 15 posunięcie, tak? Dobra, jeszcze nie wymienił. To teraz na siłę będę chciał wymienić. Ile gdzie to jest? Dzięki Spektre za 27 miesiąc subskrypcji. Dobra, w 19 posunięciu białymi wybijam hetmana. W 19 posunięciu wybijasz hetmana. Poczekaj, my tu musimy wygrać? A nie, nie musimy. Dobra, w 19 posunięciu wybiłeś hetmana. Tak. Nie wiem, jak ty to zrobisz. Też nie wiem, bo... Kurde! Ale możesz tego na D1 czasami wziąć też, tak? Jakieś wiem, w 19 jak mu wezmę, to też będzie okej. Okay. Czyli mogę mu wziąć teraz i potem jeszcze raz, nie? Tak zrobię. Ja może mu oddam hetmana po prostu teraz za darmo. Żeby sobie mógł stawić w razie czego, czy to kiepski pomysł? Możesz stawić. Możesz poświęcić, znaczy się. Żeby mata nie dostał, o to chodzi. To mnie bardziej martwi, Piotrze. A może ci się uda wszystko mu zbić, ziomuś? Jesteś dość bliski tego. Masz dwa gońce hetmana naszego tego do zrobienia. W 19 to było, tak? Tak. Znaczy, czekaj, w 19 mu białymi wybiłem hecia. Dobra. Kurde, no, co za typ. Hetmana mi podstawił osioł. Daj szacha na D3. Koczkiem. No, ale to jest dopiero 12 ruch. A, to słabo. No, słabo. Dobra, teraz już nie podstawił na szczęście. Jak to zrobić? Aha! Mogę na D1... Aha, to jeszcze ruchy. To jest 15. Okej.
Dobrze, jakby wstawił drugiego hetmana gdzieś. Kurwa, on na czas przegra przed tym 19 ruchem. Wstawił drugiego hetmana! Wstawił drugiego hetmana. Szesnasty ruch. Czyli jeszcze jeden ruch i wstawiam na D1. To jest 17, 18 i w 19 zbije na D1. Dobrze, zrobione. Zrobione, tak, broda. To daje mata, tak? Po prostu teraz. Tak, dawaj mata. Dobrze, jest okej. Dobre te challenge. Czyli to zrobiliśmy do końca. No dobra. To, że tego mata w jeden ktoś z nas ma być, albo wybić wszystkie figury komuś. Nie wiem, co jest trudniej. Obydwa są trudne. A co znaczy dobra, wybić... Żeby... No? Żeby wybić wszystkie figury, jeden musi grać szybko, drugi musi grać wolno. Nie ma innej opcji. Drugi musi tak, się tak. Budować, drugi gra szybko. I drugi nie może wymieniać za dużo też, nie? Grać wolno. To ja będę tym, co gra wolno i stara się unikać wymian, może co? No dobra, ty jesteś dobry w takim właśnie graniu, takim parterze. Czemu nie mogę... Kurczę, my rewanżu chcieli. I coś kliknąłeś? Nie. Dałem dobra. Na X-a, dobra. Dobra, to ja gram wolno, ty grasz szybko. Tylko ten mój też gra wolno, nie? Oni streamują. Streamują? Tak. Tyrisk streamuje, więc on też robi te challenge. 30 sekund robią, czekają. Aha, to może... Aha, tego nie zrobiliśmy jeszcze w sumie. Ale jeden z nich poczekał. Ja wybijam wszystkie figury mu, tak? Tak. Tylko wiesz... Ja coś ci dam, żeby ci łatwiej było, bo to najłatwiej to będzie zrobić, jak dostaniesz wygraną pozycję, nie? Więc graj na pozycję obiektywnie. Może też graj szybko, żeby pomyśleć po pewnym momencie, tak? Po prostu. Też tak trzeba robić. Z drugiej strony, też grać szybko, wiesz, nisko. I wiesz, i żeby w pewnym momencie poczekać po prostu, tak? Jak to dokładnie... Ale co to znaczy zbić wszystkie figury? Co jak on będzie dostawiał coraz to kolejne figury? Ja tego nie mam. No właśnie to w pewnym momencie trzeba uważać, tak? Take every piece and pawn on the board. Czyli... Musisz mu wszystko wziąć. No to ja ci ułatwię sprawę, jeżeli zdobędę dla ciebie trochę materiału, nie? Dobrze, jest rozumiem. Jesteś pionka za gońca? Ale no poczekaj, no. Ma króla rozwalonego, no. Zasady B4 to się złoży. No stary, masz dużo więcej materiału, musisz mu wszystko wybić. Masz hetmana i wieżę, on ma gońca i skoczka na łapie. To stój w ogóle teraz. To stój, nic nie rób. No mata w jeden mogę dać. To stój, bo ty masz, on ma mniej czasu, masz 30 sekund po prostu. I tak na czas nie przegramy, tak? Ja po prostu będę wykonywał ruchy w każdej sekundzie. Bo na czas przegra po prostu ten mój ziomek. No wiem, no to mu nie zbijesz wszystkiego, to z minus, no. No nie ma szans, żebyś mu zbił. Nie stoję, tylko ci jeszcze figury dam. Żebyś miał jeszcze łatwiej. No nie zdążysz zbić. Nie ma szans. No.
Jakie oni niby... Jakie oni challenge niby spełnili, skoro nic, co oni zrobili niby? Nie, są głąbami. Przepraszam cię, to tak... Ja po prostu żartuję. Dobra, to zróbmy to, że 30 sekund na początku czekamy w jakiejś partii. Tutaj mogliśmy to no zrobić. No dobra. Dobra, to czekamy 30 sekund teraz, tak? To ty graj, ja czekam. No to razem poczekamy, czy dla pewności. No to zróbmy. No dobra. Dobra, i co mam teraz czas pogadać? I co robimy? Może tego mata damy? Nie, no nie musimy razem. To jest serio, jedna osoba tylko musi, bo... Graj. Graj normalnie, a ja będę grał, żeby dać, żeby dostać mata. Ty graj szybko. Tak? Graj szybko. No czekam 30 sekund, nie? Ja czekam 30 sekund. Nawet zrobimy razem to, żeby być pewność. Może razy dwa punkty dostaniemy. Tak, na pewno. A może. Dobra, gramy. Dobra, idę mu na szewca chyba. A nie próbujesz wybijać mu wszystkiego? Nie wiem, zobaczę. No. Na razie on gościu myśli teraz, nic nie robi. Czterech skoczki gramy. Ja pierdzielę, mogę, jak wstawię coś na F7, to jest koniec partii, ale nic nie ugramy przez to. Dobra, jak, dajmy... gramy 30 tak. sekund ugramy, tak? No dobra, to ugramy. To następna partia. Teraz tego mata w jednym, że dajemy, dostajemy. No to jest niemożliwe, stary, no. Musisz zmusić kogoś, żeby dał ci mata, po czym go uniknąć i ja muszę w tym momencie wygrać. No to jest mega trudne. No ale realnie. Ale w sumie co innego nam pozostało? Aha, zbić wszystkie bierki. To jest łatwiejsze, moim zdaniem. No to musimy mega szybko grać. Dobra, nie, dobra, bo to nawet nie będzie kończyło seta. Jak nawet jak zbijemy wszystkie bierki, to jeszcze musimy zrobić ten remis przez powtórzenie pozycji, wstawiając cały czas figury. To jest, tego nie rozumiem totalnie. Dobra, ale to może drugie punkty może zrobimy, tak? No to dawaj, zrobimy wszystkie, gramy szybko. Nie wymieniamy, wybijamy i później jak ktoś będzie miał lepszą pozycję, to drugi czeka. Trzeba dostać dobrych gości, którzy też szybko będą grali, nie? Nie wiem, o co ci chodzi, ale... A mam wysoki ranking, to z tymi bym po prostu robił, nie wiem na co grał. Czyli co mam robić? Nie wiem, graj. Ja gram Francuza. Będę z tobą mata w 2 na F6 teraz. Daj mi skoczka, to wygrywam w 2. Ale po co my mamy to wygrać tak szybko? Nie rozumiem. Co nam to da? A, jeszcze jest wygrać partię nie stawiając nic na szachownicę. Może to zróbmy. Może takimiś głąbami tam na szewca pójdziemy. No ale... Przepraszam, że tak mówię, głąba. Głąby. Naoglądałem się wczoraj, tych chłopaków nie płaczą. Ty, bo na czas możemy wygrać, nie wstawiając. Wstawiłeś już coś? Nie wstawiłeś, nie? Wstawiłem. Wstawiłeś? No pewnie. No to ty miękka faja jesteś. A to wystarczy może, że... Wystarczy, że ja wygram. Może mu zbijesz wszystko, co? Broda. No dobra, poczekaj, no to muszę teraz... To dam ci materiał. Kto gra, to okej, wszystko mu wybije. To poczekaj chwilę. Mówię poczekaj, bo ci zaraz dam wieżę albo hetmana, a ty grasz, no. No dobra, tu jest... No dobra, no wybijesz mu wszystko. Ja prawie w ogóle materiału nie oddaję temu typowi. To zrobimy ten challenge. Już masz bardzo mało do wybicia. To żeby się nie poddali, to też trzeba uważać na to, broda, wiesz?
A, bo ty jeszcze coś potrzebujesz, nie? Nie, wszystko będzie okej. Okay. Nie no, jakąś jedną biarkę to ci dam. Nie, naprawdę, sobie poradzę. Wybiję mu tę wieżę, złapię na jakiś szewca go. Masz skoczka, będzie ci łatwiej, no. Ja mu dałem tylko pionka za to. No dobra, poczekamy teraz. Kurczę, pionka dorobił. Kurde, to było głupie z mojej strony. Chyba pana może dorobić. Ja pitole. Dobra. On źle zagrał. Dobra, sekunda. Poczekaj, stój teraz. Stoję. Tak, ja wezmę wieżę i dorobię hetmana sobie, tak? Po prostu później. I tego piona szybko. Nawet hetmana możesz oddać za tą wieżę, pamiętaj. Dobra. Tylko pata nie... Aha, tu jest pat? Nie ma chyba pata w klocu, nie? Dobra, jest. Dobra. To zrobiliśmy challenge z wybiciem wszystkich bierek. Tak, no. On tak brzmiał. Poczekaj. Wind... Nie, poczekaj. Cześć Mariusz. Przepraszam, że tak nie odzywam się, ale... To było to w tym... Take every piece and pawn on the board. No to musi być to. Draw by repetition while dropping new pieces on the board each move. To jest dziwne. Ile ta komedia jeszcze potrwa? Do 20. Za dużo czasu mamy. Czyli zostało nam ten remis. To dałem mata skoczkiem. To zrobione całe. A, to wygraliśmy, Broda, nie? Żeby wygrać, stawiając figury tylko na wyjściowych pozycjach, nie? Ty to raz grałeś. To było. Ja raz to grałem. No, mam nadzieję, że tam nic się nie pomyliłem. Tak. No to tam, wiesz, to było ważne, bo robiąc to, to te dwa inne seta też były zrobione, nie? Bo te inne brzmiały, żeby, wiesz, nie stawiać powyżej swojej połowy i nie stawiać powyżej pionków. No to, wiesz, to wszystko spełniłeś tym challenge'em. Mat, tak. Mat pionkiem lub figurą wstawianą zrobiliśmy. Mat wieżą wstawianą zrobiliśmy. I, aha, mat, żeby nic nie wstawiać przez całą grę. Tego nie zrobiliśmy. Trzeba zamatować, nie wygrać na czas. Zamatować i nic nie wstawiać, Broda. Gramy i nie wstawiamy po prostu, tak? Tak. I nie dajemy sobie wymieniać za dużo. O kurde, to na streamerów trafiliśmy. To co robimy? Uwalamy im challenge. Uwalamy im challenge. Oni chyba nie grają na żaden challenge. Te KNVB to jest ten, to jest jakąś to, to jest ten. Hamilton. To jest Hamilton, to jest on jest z tego. Od Hansena, tak? Ten ziomek. Tak. Czy coś nam jeszcze zostało? Aha, możemy tak, że jeden z nas dostanie mata, a drugi wygra. Wiesz o co chodzi? To nam może się tutaj udać przez przypadek nawet. Czaisz? Ale to musimy mieć dobry czas w takim razie do tego challenge'u. A nie mamy dobrego czasu, bo ja jestem wolny. Chamskie murowanko robię, ja pierdzielę. Straszyłem się Hamiltona. Musisz grać mega szybko, Broda, bo ja mata pewnie dostanę. A ty będziesz miał materiału trochę, bo on poświęcił. Nie wymieniaj na razie. No widzę, że wszystko wymieniasz. To niedobrze. Chociaż gońca miał wstawić, źle zagrał. Miał gońca wstawić i gońca na G6 zbić. Ale fuks.
Musisz grać mega szybko, pamiętaj. Okej. Okay. A, masz... Kurę... Ja pierdzielę, mata zaraz dostanę. Widzę, że tam wszystko żeś pooddawał. Niech to szlak. Jak to zrobić, żeby dostać mata w jeden i jednak to wygrać? To nie jest łatwe zadanie. Mam gorszy czas od twojego przeciwnika. No nie wygramy w ten sposób na czas. To jest przerąbane. No. No mata dostaje zaraz, no. Na czas przegrałem. No. Przegraliśmy. Ciężko ten challenge zrobić. Muszę, musimy grać obydwaj szybko na pewno. To jest to, że żebyś ty, jak ja będę stał na macie, żeby druga osoba miała szansę wygrać na czas. Czaisz? Dobra, co gramy? Szybko, tak? Obydwaj gramy szybko, byle co. No i musimy to z jakimiś słabymi zrobić. Musimy naparzać. I nie graj za dobrze. Wiesz, tak, żeby przeciwnik miał opcję dać ci mata. Bo widać, że oni są słabi obydwa, nie? No dobra, czas już mamy dużo lepszy. Teraz można się skupić na tym. Musisz go sprowokować do ataku, broda. Musisz... Nie wiem, zagraj mu tam koniec H2, czy coś. A zaraz, on mój jest w ogóle offline, nie? Aha, ja pierdzielę. Może remis mu zaproponujemy, W ogóle, gdzie mój kot jest? Offline twój jest, tak? No. Ej, słuchaj, no to ja w takim razie ustawię semata, bo jak twój jest offline, to przegra na czas. To zagraj sobie jakiś skoczek B5 i wieża D1. Czemu no tam tak, nie... No tak robię, poczekaj. Aha, o to ci chodzi. No to tak zagram. No. Wieża D1 zagraj teraz. Wiem. Ej, dobra, i nawet mogę jeszcze koń E1 zagrać, bo jak on mi zbije... Aha, tak. Ale to nie zrób przed matem, no nie, bo to... To nie zrób przed matem, bo to ja się... Jak ty mi coś dasz, ja się zasłonię. To ale, musi być ale taki... Nic nie masz. No dobra, no ale to nie jest ruch przed matem, no. Czaisz, o co chodzi? Bo znam, to jest ruch przed matem. To jak masz nie jest, bo jak ty coś zbijesz, to nie będzie mata, no. Dobra, nie krzycz na mnie. To mu, on, muszę mu skoczka tu... O, muszę tak zagrać. Aha, ale on musi najpierw szacha mi dać. Nie, to jest porąbane, to jest trudne. Tak... On nic nie ma na ręce. Okej. Okay. To tak. Aha, to też nie, bo to musi być forsowne. A dobrze było. Bo było król H1 i król H1 skoczek H3 mógł ci dać. Teoretycznie. Nie masz obrony. Ale on nie ma skoczka, rozumiesz? No z tego, ale może mieć. Broda. Tak samo, ty też nie masz figury, żeby się zasłonić, nie? No ale mogę mieć. No dobra, to teraz zagraj wieża F1. I czekaj, wieża F1 no, poczekaj i zagraj. No nie, broda, to nie o to chodzi. To ma być forsowny mat, no. A koń H3 jaki jest?
On nie ma skoczka, no. To musi być taka sytuacja, że on ma skoczka na ręce i ja bym na przykład nie miał innego odejścia niż na G1 i wiem, że po odejściu na G1 on daje skoczkiem mata na H3, czaisz? To musi być forsowny mat. No, to ciężko zrobić, no. Nie, musimy grać szybko i postarać się to zrobić. Trudno, no. O. Wygrałeś, gratulacje. Dziękuję. O, wygrałeś, gratulacje. Co? Cały czas gra z tym Jamesem. No właśnie nie wiem, o co chodzi. A ja nie wiem, gdzie mój kot jest. On już powinien wrócić. A gdzie on poszedł? Na łowy? No gdzieś se poszedł. Na łowy? Ja nie wiem, czy tu dobrze jest mieć... No dobra, ja mam wygraną pozycję, a nie chcę mieć tej wygranej. Nie, dobra, to ty dostaj mata. Ty dostaj mata, broda. Wyjdę królem na łowy. Tak, graj szybko i dostaj mata. Najlepiej figury poddawaj, bo jak ty królem pójdziesz do centrum, to ci przeciwnik nie znajdzie forsownego mata, jest za słaby. Ja pierdziele, no ten mój przeciwnik się chyba poddaje cały czas, no. Co za klot. Dobra. Gramy znowu szybko. Ten mój gra Londyno. Mój gra Londona. Zmienił. Dobra, przegrywaj tą partię swoją. Bo ja gram z jakimś niekumatym. Tylko daj mi cokolwiek najpierw. Gońca czy coś. No. Pamiętaj, że to musi być forsowny mat, nie? No dobra, to ja mam tutaj już niedaleko, tak? Mata, tak naprawdę jestem. Tak, o właśnie, i teraz... I teraz, żeby ci na D7 stawił gońca, to by było... Aha, no ja hetmanów nie... No dobrze, na F7 mi wybił. No nie no, źle widzisz, bo nie masz szacha, masz ruch, to jest najgorsze. Czekaj. To za no koleś, dobra, to mógł ci na D7 dać szacha pionkiem. No F5, patrz, F5 gram teraz. Tylko żeby mi na... żeby nie dał no to ci wstawi w jednym przecież, no. No to nic mu nie dawaj teraz. No ale nie, to nie o to chodzi, broda, zrozum. Nie, dobra, patrz, nic nie dawaj teraz, nic nie dawaj. Nie. Dawaj szacha na D7. Nie, nic nie dawaj teraz. Aha, dobra, szacha na D7, dobra. Okej, okay, to tak ma być, musi być szach najpierw. Okej, okay, teraz dobra. Czekaj. Ja muszę wygrać na czas. Ale mój przeciwnik ma hetmana, ja nie mam. Jak ja to mam wygrać na czas? To na pozycję wygraj, skoro grałeś z kiepskim gościem. Tak, tylko goniec F7 zagrałem kretyńskie. Ile mam przewagi czasu? 20 parę sekund, tak? 22 sekundy. Masz, ale ma dużo materiałów na ręce. No wiem. Ale gra bardzo wolno. Czekaj, to wstawię gońca najpierw. Masz, dobra, masz 20 sekund, masz przewagi, tak? Tak. Musisz, 19 sekund musisz wygrać. Tak. No, jak ten challenge wejdzie... A bo wiesz co? Stawię skoczka na G6. On zbije, ja zbije na H8, on odejdzie, strasznie dużo ruchów będzie musiał zmarnować.
I ja na końcu zrobię roszadę i mata tam nie dostanę. Ale on jest wolny. Ideolo. Wygramy to. Chyba, że dostanę mata. Kurde, dobrze odszedł. Tu dwie rzeczy. Musisz robić ruch, bo 40 sekund ma tylko. Musisz robić ruch. Aha, wiem. To czas, po prostu musisz go ograć. Dobra, mam paręnaście sekund przewagi, broda. Tu już nie muszę grać aż tak szybko. O. Dobra, to wygraliśmy, no. Już bankowo. Jest zwycięstwo! Jest zwycięstwo! Bardzo ładnie, broda, F5 znalazłeś. Czyli zrobiliśmy to. To było to z... zbiliśmy każdą... Aha, to tylko chyba tego remisu nie zrobiliśmy ze wszystkich challenge'y. No to zastanów się, jak ten remis, o co chodzi w tym remisem. No to no to co ci powiedziałem, no. Dobra, to jeszcze raz, ale jak to trzeba zrobić, żeby to było? No... To, co ci wtedy tłumaczyłem. Goniec na E6, bijesz królem. Wstawiam coś na D5, bijesz królem. Wstawiam coś na E6, bijesz królem. No to bardzo prosto trzeba zrobić. Po prostu trzeba mu zabrać dużo materiału, do zera go ograć i wtedy dawać takie szachy cały czas. No tylko pytanie, czy to... No dobra, no to musi być to. Draw by repetition while dropping new pieces on the board each move. No to inaczej musi... Jeżeli mamy figury wstawiać i musi być powtórzona pozycja, to te figury muszą być bite, no. Czyli co, trzeba... Czy mam pomysł, czyli trzy wieże trzeba zabrać i trzy gońce muszę mieć. I teoretycznie goniec F, wiesz, goniec F... Dobra, zdobądźmy po prostu cały materiał przeciwników i potem będziemy myśleć. Marta pisze, żeby na ciebie nie krzyczał. Czemu na F7 nie biłeś od razu, broda? No bo zapomniałem, że to jest klot. Broda gra półtorej godziny w klaca i zapomniał, że to jest klot. No bo to nie są wyzwaniem ci przeciwnicy nasi, to ustalmy sobie, to jest bardziej, wiesz, to nie gra. No wiem. A, jeszcze jest, kurde, zdobyć... Ej, jeszcze jest jedno. Gońca w tym samym ruchu zdobyć. No czekaj, który masz ruch? Ja zaraz gońca zdobywam. Gońca raczej powinno być prosto. Gońców jest więcej niż hetmanów, nie? No wiem, no prawdopodobnie już nam się to udało w jakiejś innej partii przez przypadek, podejrzewam. Ale na wszelki wypadek to zróbmy. Który masz ruch? Siódmy. To ja mam 11 zaraz, poczekaj. A teraz gońca mu wezmę. To poczekaj, to ja też, bo on wstawia gońce. Dobra, to ja teraz gońca mogę wziąć, tak? W 12. Tylko powiedz którym. No to tylko powiedz którym. W 12 gońca biorę. Tak? Wziąłem w 12 gońca i w 13 w ogóle wezmę gońca. Dobra, w 12 wystarczy, bo jemu dwa gońce wiszą, więc ja też wezmę na pewno. W 12 i w 13 wziąłem gońca. Masz margines błędu do zrobienia. Ale głodny jestem, zaraz sobie zjem botwinka. Czyli w 12, tak? Okej. Okay. Ja też biję w 12. Jak twoja pozycja? No to jaka seno, nie jest ja źle. W ogóle ten. Ja mogę zrobić trzykrotne, ale bez umieszczania figur nowych na desce.
A, jeszcze dać mata, nie umieszczając nic na desce. Tego też nie zrobiliśmy przez całą grę. Czy zrobiliśmy? Ty wygrałeś chyba partię, tak? No nie no, wygrałem... Umieszczając na desce, tak? Tamtyde. Aha, czyli jeszcze tego nie zrobiliśmy, tak? Żeby dać mata, nic nie wstawiając na szachownicę. Na pewno tego nie zrobiliśmy? Ja przez przypadek zremisowałem. Ale to zrobiłem trzykrotne, tak w razie czego, że się zrobimy. Może przydać. Dajmy mata, tak? Po prostu nic nie stawiając na szachownicy. Tak, to ja dam tego mata. Ja dam tego mata, a ty graj powoli, ty graj powoli. Dobra, nic nie podwalam. Masz grać mega wolno, rozumiesz? No. Rzeczywiście grasz tak mega wolno, Broda, że po prostu... A po co mam grać teraz mega wolno? Żeby jak najpóźniej on figury dostawał do wymiany, rozumiesz? No to chyba mam się na baczności w takim razie, tak? Tak, ale ja już znam twoje na baczności, no. No patrz, mój koleś gra G4 jakieś, no to on tu dostanie mata just like that, tylko nic mu nie dawaj. Kurde, tylko on gra tak wolno, że on na czas przegra, a ja mam mata dać. To jest ten problem. Czarny! Kurde! Zły kot tu przyszedł. I nie twój? Nie mój. Halo? On gra pirka i chce mata dać. Czym on chce do tego mata dać? No masakracja jakaś. Panowie. Czarny kot przyszedł do domu. No właśnie, jak tu wolno grać? Dobrze, Mariusz, piszesz. Kurde, a ja zmarnowałem tyle czasu na te koty. A co stało? Nie ten kot przyszedł ci do domu? Obydwa przyszły. A jaki obydwa? A drugi to kto to jest? Sąsiada kot. Niby mają sztamę, ale... Polują na te same myszy. Jak ty to zadać mata z tymi figurami? Przecież tam nic nie masz. No, on oddaje wszystko. Zaraz normalnie wygram w szachy, ziomek. O, twój też czeka, to idealnie. Nie graj przez jakiś czas, dobra? No widzisz, że mat już nadciąga, tak? Jak chyba to zrobimy, to już będzie wszystko zrobione. Ale nadciąga mat. Dobrego oponenta trafiłem na ten challenge, co? Kurde, jak tego mata dać? Dobra, nie ma ruchów. Tu i tu. Mat. Nie ma mata w jednym? Musi się koniem zasłonić. I mat. Będzie. Wygrałem, nic nie wstawiając na deskę. No też nic nie wstawiłem. Też nic nie wstawiłeś? Też nic nie wstawiłem, no. No to idealnie. No to co nam zostało? Gońca w tym samym ruchu zbić na wszelki wypadek. A nie, zbiliśmy już. Czyli ten szach, aha, nie? Trzykrotne, tak. Tylko trzykrotne nam zostało. Wszystko inne zrobiliśmy. Jak to się nazywa? Który to jest? Który to jest challenge? Ostatni. Get Trolled. Ten medium. No.
Kurde, ja tego nie rozumiem w ogóle. Dlatego ja to będę robił, broda. Właśnie, że ja będę to robił. Dobra, to zrób. Powiedz, pokaż mi, jak to robisz. Zademonstruj. Jeszcze jest challenge, oddaj figurę i wygraj. No to już chyba zrobiliśmy, ale... Ale zrobię to na wszelki wypadek jeszcze raz. Dobra, muszę zbić przeciwnikowi wszystkie figury. Kogo jest rok mój? Dobra. Dobra, mój przeciwnik się nie ma czym zasłonić. Jego przeciwnik, jego partner musi mu pionka dostarczyć. A pewnie nie patrzy na drugą szachownicę. No nie patrzy. Dam samemu pianka, może oddam. Przedem z pomocą. Chuj ma 125. Bardzo nisko ma. Co ty nie powiesz? Kurczę, z tak słabym zawodnikiem to niekoniecznie jest... Dobra, jak to zrobić? Wstawmy tu. Nie no, to musi być na pustej desce. Postaraj się, broda... Tylko hetmanów nie wymieniaj, bo mata dostanę w jednym. Postaraj się, broda... Powybijać mu wszystkie figury. No bo mój przeciwnik gra za wolno, żebym ja to zrobił, no. Hetmanów nie wymieniaj, pamiętaj. Kurde, prawie wymieniam hetmana. Mogę dać mata w jednym, ale to bez sensu. Znowu mogę dać mata. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie no, to musi być na pustej desce zrobione, no. Dobra. Zaryzykuję coś tak. Jesteś, broda? No, na siłowni dzisiaj byłem. Robię coś takiego. No zbij tylko tego pionka na E6, ziomek. Jak nie zbiję, to cały... Dobra. Daj mi szybko coś skośnego, pionka. I gońca jeszcze mi daj. Koniecznie gońca mi daj. No bij to. Czemu koniem? No dobra, no. Jest remis! Wstawiałem cały czas. Jak to jest? Zrobiłeś? No wstawiałem na E6 i na F7 na zmianę pionka i gońca. Zremisowałeś? Tak. To zrobiliście. No to wszystko zrobiliśmy. Wszystkie figury i pionki tak. Draw repetition tak. Win after stalling for 30 seconds tak. Ten challenge zrobiony. Mat z koczkiem z Smothered Mate ja dałem. Skoczka z widełkami na Hetmana Króla dałem. Dorobić skoczka ty dałeś. Dwie wieże wstawić dałem. Dwa gońce wstawić daliśmy. Dwa skoczki też daliśmy. Skośnika w tym samym ruchu zdobyć też zrobiliśmy. Co jeszcze? Wygrać partię, kiedy placing pieces on the regular starting squares daliśmy, cały challenge zrobiony. Maty. Mat bez wstawiania czegokolwiek daliśmy. Mat wieżą tym daliśmy. Bishop Bonanza. Trzy gońce tego samego koloru daliśmy. Bishopy w jednej baterii daliśmy i mat bishopem wstawianym daliśmy. A jak w jednej baterii?
No, znaczy... na jednej diagonali, no. To byśmy, nie, to ja nie miałem, ja miałem na miałeś C1, gońce, D2. No to na C1 i D2 to nie jest jedna diagonala? Ale ja sobie myślałem, że 3 trzeba mieć. Nie, nie. Król F4, król F2 ja zagram i wygraliśmy. Primów 5 ruchów, to jeszcze zrobimy, primów 5 ruchów, bo tam jestem pewny, czy te 5 się zrobiło. 4 ruchy, dobra, te same na krzyż daliśmy. Zdobyć hetmana w tym samym ruchu daliśmy. Dorobić 2 hetmany ty zrobiłeś, no i 3 hetmany na desce też wtedy miałeś. Wygrać, kiedy partner ma mata w jednym, daliśmy. No. Zbić gońca w tym samym ruchu daliśmy. Zbić... aha, jeszcze zbić pionka w tym samym ruchu, no ale to chyba było, no ale to zagramy też na wszelki wypadek. Double rover and win zrobiliśmy. Double cow painting zrobiliśmy i wygrana. Double bank cloud i wygrana też zrobiliśmy. Wygraliśmy mając poniżej 10 sekund na zegarze. Króla przeprowadziliśmy na ostatnią linię. King of the hill zrobiliśmy. Oddać figurę i wygrać zrobiliśmy. No i 7 figur z rzędu też wstawiłem. No. To wszystkie zrobiliśmy challenge. Gratulacje. To jeszcze robimy na wszelki wypadek, że 5 primówów. Obydwaj to zróbmy na wszelki wypadek. Dobra. Zaznacz już szybko. Dobra, zrobione. A to w ogóle musimy wygrać tą partię, czy nie? Nie wiem, no może wygrajmy dla tego. Tak, i 7 bierek też wstawić z rzędu. Też to zróbmy jeszcze raz na wszelki wypadek, dobra? A. To ja czekam, aż ty coś powymieniasz, co? No ja mam dość kiepsko, nie? Ale jakoś to się oswobadzam. A, nie wiem, czy teraz tak zagram. Słuchaj, dam ci pionka, to se go... Łataj dziury, ziomuś. To może ty będziesz zaraz stawiał te 7 bierek, co? To ty wstawiaj te 7 bierek. Tylko poczekaj chwilę, broda. Mhm. My tu musimy wygrać? Nie, nie musimy wygrać. Mamy po prostu postawić z rzędu 7. I wiesz, jaki najlepszy sposób to robić? Szach, szach, pionkiem, szachy na szachy. Dużo szachów, tak. Ale nie od razu. Najpierw wstaw 3 z rzędu i potem te szachy, żebyś miał w zanadrzu. No, łatwiej pionki, bo pionkiem on będzie wybijał, będę atakował mu figury po prostu, tak? A też, później szach, no, szach, szach. Tak. Bo ja ci jeszcze muszę trochę bierek zdobyć, tak? Bo masz tylko 4. Dobra, to ja zaczynam wstawiać powolutku już sobie. Pionka wstawię, raz. Wstawiaj sobie, Piotrek. Kurde. Żeś go wstawił? Czemu nie zbił tego na D3? To moja wina. No to wstaw na G3. No. Na B6, na A7. Czy się... Cztery. Na G1 wie, że możesz dać. 5. Żeby ci szacha na E7 nie wstawił.
Dobra, dajesz 6. No, i 7, dobra, zrobione. 7. Mam jeszcze 8 dla pewności. To daj 8. 9. Już nie ma, już. Dobra, dam ci jeszcze, poczekaj, masz jeszcze 10 sestaw na G2. 10. I daj mi jakieś figury. Zrobiliśmy chyba wszystkie challenge. Dobra, mata daję. Fajnie, że miałem przegraną pozycję, nagle mata dałem. A, to jeszcze pionka w tym samym ruchu powinniśmy zbić na wszelki wypadek. Chociaż no dobra, coś... dawaj, E4, E5, D4, D5 po prostu gramy, tak? Najprościej. Zobaczymy, jak zaczną. Poczekaj. Poczekaj. Zobaczymy, to jak poczekaj, zacznie. W pierwszym ruchu nie zbijesz pionka, nie? No dobra, no ale zobaczymy... No dobra, ale może zrobi E4 albo D4. A, dobra. Zagram. Jak ale E4 to też mu D5 zrobię. To też D5 zagraj, no. Oddali się. No. Dobra, gram E4. To gram D4 może, co ty na to? Albo goniec C4, no obojętne. D4 gram. Czyli ja jeszcze nie biję, no bo ty w drugim nie zbiłeś. Czyli skoczka wyprowadź, tak? Po prostu. Tak, zrobiłem. Poczekaj, bo może, dobra, no teraz mam trzeci ruch, biorę na, tak? Na E5, w trzecim ruchu. Tak, ja w trzecim ruchu biję na D5. Dobra, zrobione. Kurczę, no nie wierzę, że żeśmy wszystkie challenge tak zrobili i to z takim zapasem czasowym. My tu musimy wygrać, czy nie? Chyba w ogóle wszyscy zrobili te challenge, moim zdaniem. Ale musieli ze sobą rozmawiać na jakimś tym łączach, nie? To jest jedyna opcja. Tak, w sensie, no tak mi się wydaje. Chociaż... Słyszeć. Znaczy nie, no na przykład ten challenge, że mata w jeden masz dostać i wygrać, nie był taki prosty. Na czas wygrywasz, po prostu oni tego, wiesz. Nie wiem, czy ten czas jest uwzględniony w to. A my na ile czasu mieliśmy grać? Na pewno na 3 minuty? Tak. To zero, no. Żeby nie było, że na 5. Spokojnie, sprawdziłem to. Najgorsze jest to, że wiesz, nie wystarczy, że ja powiem człowiekowi, że zrobiliśmy wszystkie challenge. Ja i tak muszę wszystkie znaczniki zrobić. Który challenge kiedy był robiony. Ja tu, wiesz, że to mi zajmie jakąś godzinę. Coś mam przeczucie, że gdzieś babola wywinąłem i jednak jakiegoś tam challenge'u nie zrobiłem, jak siebie znam. Też masz takie przeczucie? Nie, bo raczej patrzyłem na twoje partie i wyglądało wszystko legit. Legitnie. Zresztą wygraliśmy jedną partię, że żaden z nas nic nie wstawił na desce, bo wiesz, jedyne to jest interpretacja, wiesz, tych przepisów, że wiesz, moim zdaniem wystarczy, że jedna osoba nic nie wstawi i wygra, a my to zrobiliśmy w ogóle tak, że żaden z nas nie wstawił nic. Ale nie, to wiadomo, że jedna osoba, bo jest zamatuj, nie umieszczając nic na szachownicy. To wiadomo, że tylko jedna osoba może zamatować. Wszystkie figury i pionki na pewno zbiłeś, nie? I wygrałeś. Nawet tutaj nie było warunku, że trzeba wygrać, tylko po prostu zbić wszystko. Dobra, pionka i wygrywam.
Co mi pionka tam mata, no. W ogóle nie gramy chyba już, co? Tak, to już chyba wszystko. Place two rooks while keeping both your rooks. No to na pewno zrobiłem. Miałem cztery wieże. To pamiętasz też, nie? Tak, ja miałem trzy hetmany, nie? I tak, dwa stawiłem. Cztery gońce też miałem i cztery skoczki też. To w jednej partii miałem chyba cztery gońce, cztery skoczki i cztery wieże. Co u ciebie nic nie było na desce, nie? Całkiem możliwe. I ty na pewno wygrałeś partię wstawiając to na początkowe pola tylko figury, nie? No. To wszystko, no. Wszystko zrobiliśmy. To co, kończymy, aż czas się skończy, czy jak teraz jest pomysł? Dalszą część streama? No nie, no już poczekajmy te 3,5. Zaraz będzie, że wiesz, skończyliśmy przed czasem streama, to się nie liczy, nie? Więc nie, nie myślisz, ktoś... myślisz, że inni też to zrobili? Myślę, że takie Jospem z bokiem to na bank zrobili. Będziesz gdzieś grał, będziesz grał teraz w jakichś turniejach? No turniej dla widzów jest o 21 dzisiaj. Aha, bo ty jeszcze masz teraz te sianiorzęty. Dobra, teraz będziesz cały tydzień. Ja sobie jakieś turnieje muszę aha, sobie, no. Przepraszam, muszę sobie jakieś turnieje. No to ci mówiłem, że prawdopodobnie Vegas i Teneryfa, tak? A to nie, ja wcześniej muszę coś sobie pokombinować. Weekendowe. Podwodniak do Włoch leci pod koniec maja. Podwodniak ma jeszcze inny event, nie wiem, czy słyszałeś. Wiem, próba, znaczy nie, ustanawianie rekordu Guinnessa, to się wczoraj dowiedziałem. Tak, a gdzie on jedzie? Do Włoch na turniej jedzie szachowy? Tak. Z kim jedzie? Ze swoją? Tak. I tam turniej sobie zagra? No tak. Kurde, co za turniej tam jest? Nie wiem. Tak se znalazł. Mhm. Spoko. Nie tyle on, co ona chyba. Też my sobie gdzieś. Serio zrobiliśmy wszystko. I co to będzie? Kto pierwszy to zrobił? Czy jak to będzie? Nie no, wiesz? Punkty dostajesz. Aha! Jeszcze jedno. Wiesz co, mogliśmy jeszcze. Dobrze, ale dobra, no. Bo dodatkowe punkty się dostaje, jak się zrobi kilka challenge'y. A nie no, to co to i tak zrobiliśmy. Witam serdecznie, Błażej Wieciołek. Dziękuję za 16 miesiąc suba. Bez sensu by było, gdyby było cały czas. Parę razy ten sam czarem zrobiony. Nie, chodzi mi o to, że wiesz, niektóre robiliśmy tak pojedynczo, a można by jeszcze spróbować je zebrać, nie? I zrobić na przykład, o, dorobić skoczka, zrobić widełki na króla i hetmana i jeszcze dać mata tego takiego beniowskiego, nie? No ale to jest prawie, że niemożliwe w jednej partii to zrobić, nie? No bo wtedy dodatkowe punkty za to dostajesz, no. O, zbyczajnie, chcę odpocząć. Zjem i później... No widzisz, a ja mam jeszcze 5 godzin streamu. Czemu? Ty będziesz robił teraz? A jutro no turniej dla widzów, mówiłem ci. O 21, a o 23 jest arena w London System na Czeskomie. A, słyszałem. Grymki mówił o tym, że masz jakieś te Londony. Ja chyba zadowolony jest w takim razie jesteś. No tak, zadowolony, no. Nie, no, idealny turniej dla ciebie. Tak, idealny. Ledwo co drugie miejsce ostatnio zdobyłem. Mi terrible grał. Ja muszę coś potrenować. Torek jest. No dobra, Broda. No to mi się wydaje, że zrobiliśmy wszystkie challenge'e. I no trochę mnie to martwi, że zrobiliśmy to tak szybko, wiesz? Bo fajnie, gdybyśmy to zrobili na styk w czasie, to by znaczyło, że inne drużyny mogły mieć z tym problem, nie? Dobra, to ja zamykam ten czas, nie jest potrzebny. Dobra, to ja kończę i trzymaj się, dzięki, na razie. No, dzięki, trzymaj się, Broda, cześć. Hej. No, drodzy widzowie, więc tak to wyglądało z tym klocem. Niby zrobiliśmy wszystkie challenge. Powinno wyjść ok. Ale jeszcze to zobaczymy.
Wykrzyknik Arena, jeżeli chcecie zagrać w turnieju dla was specjalnym, już widzę 12 osób zapisanych, za godzinkę turniej rusza. Arena, tempo 4 minuty na partię, można berserkować, więc jak ktoś chce szybszą akcję, to 2 minutki, to jest już takie bulecik, można powiedzieć. Ktoś lubi dłuższe, no to te 4 minuty sobie zostawia, będą nagrody. Liczę, że będziecie. Stream rusza już za kilkanaście minut w sumie, bo 20:30 mam być na wizji, no za kilkadziesiąt minut, za 20 minut rusza drugi stream, więc idę coś zjeść, bo potem już przerwa będzie bardzo krótka pomiędzy tą areną a areną w London System. Dzięki wszystkim za kibicowanie, no to bardziej była taka zabawa oczywiście w tego klosa, ale widzicie, nerwy też były. Także co? Widzimy się za 20 minut i będziemy grali turniej, drodzy widzowie.